Dzisiejszej cywilizacji polega na tym, żeby odwrócić naszą uwagę od istotnych rzeczy, które budują nasze życie i skierować je na w stronę tych rzeczy nieistotnych, które no, nie przynoszą dla nas żadnego pożytku, tak, abyśmy się stali niewolnikami w rękach systemu. Ten globalny system chce nas odłączyć od rodziny, od przyjaciół, od natury, od miłości. Od, od wiary do Boga, wielu ludzi, wiele narodów poddało się tej presji i manipulacji bez żadnej refleksji, czy to merytorycznej, czy naukowej, czy historycznej. Po prostu wpadło jak śliwka w kompot, w zastawioną pułapkę, z której wydaje się, że nie ma już wyjścia. I wielu z nas zadaje sobie pytanie, czy moje życie ma sens w takich czasach? Kto może nam pomóc, kiedy sami jesteśmy tacy słabi, oszukani, zdez zdezorientowani, zmanipulowani informacjami z zewnątrz, w których świat pokazywany jest jako złowieszczy, szary i pozbawiony nadziei? Wielu z Was zapewne pyta się w duchu, czy Bóg nam pomoże? Jak mamy przejść do Boga skoro czy poznać Boga skoro on patrzy na to wszystko i nic nie robi jest tam gdzieś w niebiosach a my popełniamy tyle grzechów czy jest dla nas jakaś szansa nadziei pomocy wyjścia z tej sytuacji um, no, abyśmy mogli po prostu godnie radośnie i szczęśliwie żyć do końca naszych dni jeśli dzisiaj trafiliście właśnie na ten kanał to wiecie, albo dowiecie się za chwilę, że są rozwiązania, że nie trzeba żyć w strachu i w maraźmie. Dzisiaj wraz z pastorem Arturem zaszczepimy wam, i Zygi nam w tym pomoże, zaszczepimy wam radość i nadzieję, abyście doznali uzdrowienia ciała i umysłu, wewnętrznego spokoju, a przez to szczęśliwszego życia dla siebie i dla całej rodziny pastor Artur na przykładzie swojego własnego życia pokaże nam jak świat może się zmienić w ciągu jednej minuty jak na trwałe możemy zmienić właśnie swoje życie jak możemy znaleźć drogę do Boga życie pastora zmieniło się tak właśnie wiele rzeczy nie można wytłumaczyć ani opisać pastor Artur na początku swojego życia nie szukał wsparcia u Boga ale Bóg ciągle na niego czekał i zdarzył się cud i Bóg zmienił jego życie. Dzisiaj podzieli się z nami refleksjami, uwagami i powie nam, co się dzieje, e, jakie zmiany zachodzą w życiu człowieka, kiedy przyjmie Boga do swojego serca. A witam więc... Czekajcie, muszę tu zmienić scenę. E, witam, witam Cię, Arturze, witam, e, witam Zygi, ale najpierw, zanim... Zanim przejdziemy do tego, to może, może Arturze powiesz nam w skrócie. Co się wydarzyło w ostatnim tygodniu w Twoim w toim otoczeniu? Wiem, że na pewno się nie poddajesz. Nadal odprawiasz nabożeństwa, karmisz biednych i bezdomnych i będziesz miał wielką konfrontację w sądzie w następnym tygodniu. Ale nie tylko Ty to robisz, Twój brat dzielnie ci pomaga także w tym, co, w tym, co zrobicie. Czy coś się zmieniło przez te ostatnie 7 dni od naszej ostatniej rozmowy? No na razie, na razie nie. Jesteśmy monitorowani przez, przez władzę. W tamtym tygodniu jedna z osób, która chodzi do nas do kościoła zadzwoniła do mnie i powiedziała, że policja jest w naszym kościele i że Sanepit również jest w kościele, bo my wynajmujemy ten budynek od takiego człowieka z Haiti, a on wynajmuje... Część budynku, tą dolną część e, takiej szkole dla dzieci, więc sanepid i policja była maltretować tych nauczycieli tam i te dzieciaki biedne właśnie w tej szkole. E, no i wygląda to tak, że na pierwszym piętrze jest kościół, a na niższym piętrze jest właśnie ta szkółka dla, dla dzieci. Ale nic, nic się nie wydarzyło. W tej chwili władza postępuje w ten sposób, że jeżeli kogoś chcą ukarać albo zamknąć mu kościół, to przyjeżdżają, wymieniają zamki i dają taki łańcuch skutko z napisem, że nie wolno tego dotknąć, bo automatycznie się pójdzie do więzienia. U nas jeszcze to się nie wydarzyło, dlatego że cały kościół. Wyszedł z zewnątrz i robimy nabożeństwa na, na dworze, na zewnątrz budynku kościelnego. I tak to trwa teraz przez dwa tygodnie, do momentu rozprawy w sądzie. Pomimo tego, że te sądowe nakazy są całkowicie nielegalne, wbrew prawu, wbrew konstytucji, one są egzekwowane przez. Gestapowców, bo to nie są policjanci, już to są gangsterzy w mundurach, którzy zamiast służyć przysiędze, którą składali, a nie składali przysięgi politykom, nie składali przysięgi Sanepitowi, tylko składali przysięgę na konstytucję, na konstytucję kraju. I chyba to jest to jest chyba największa tragedia, jaką widzę. W sumie dwie są tragedie. Pierwsza to jest to, że tak zwani kaznodzieje, czyli przywódcy kościelni całkowicie się załamali poddali systemowi i przestali walczyć w imieniu Bożym. Stali się jak Izraelici w czasach Filistynczyków, kiedy to Filistynczycy przyszli walczyć z nimi, a cały naród był sparaliżowany strachem i, i, to, i to widzę na każdym kroku. Jest duszpasterze są sparaliżowani strachem boją się mandatów, boją się aresztowań boją się sądów i pozamykali się przestali walczyć, przestali pchać poddali, ugięli kolana swoje zamiast uginać je Bogu ugięli je właśnie nieobrzezanym filistyńczykom czyli politykom, mediom skorumpowanym i sanepidowi przychodzi taki człowiek Dawid z zewnątrz on widzi, co się dzieje, i wie, kim jest jego Bóg, i wie, kim on jest w Bogu, i nie chce ugiąć kolan. Chce walczyć z systemem, chce walczyć z wielkoludem, z Filistynczykami i znamy historię jego wielkiego zwycięstwa. Kiedy ludzie widzieli, kiedy zobaczyli, że Goliat pada, że Dawid przychodzi i Własną bronią wroga, obcina mu głowę, czyli takim systemem polityczno-sądowym, medialnym, ucina głowę tym systemem, który chciał ich wszystkich zniszczyć. Nagle ci ludzie dostają właśnie takiego, takiego kopa odwagi. I mam nadzieję, że przez to, co się dzieje tutaj u mnie, wielu, wielu ludzi dostanie właśnie takiego kopa odwagi i, i wyjdzie i zacznie robić to, do czego Bóg nas powołał, bo historia nie kończy się na tym, że, że Dawid zabija wielkoluda, olbrzyma, ale w momencie, kiedy to robi, obcina mu łeb, nagle cała armia izraelska rusza do boju i, i zaczyna wygrywać, zdobywać to, co jest, to, co jest ich. I tutaj... U mnie w moim życiu w tej chwili właśnie to się dzieje. Dostaję telefony, dostaję listy, dostaję teksty od tysięcy ludzi, tysięcy ludzi, którzy dziękują mi za to, co, co robimy, że stoimy, że pokazujemy, jak walczyć. No, walka nie jest prosta, dlatego że w tej chwili mam, tak jak już żeśmy kiedyś mówili, 29 mandatów, trzy sądowe nakazy, i dwa złamania tych sądowych nakazów, dlatego zostałem z moim bratem aresztowany. No i mamy sprawę w tą środę, czyli za trzy dni, jak możecie, jakbyście mogli się modlić w tej sprawie, to byłoby super. Z, z drugiej strony, nie zatrzymaliśmy Kościoła, bo kościół to nie jest budynek. Ludzie nie rozumieją, że to, że ja pogoniłem tych faszystów z budynku, to nie znaczy, że ten budynek jest centrum chrześcijaństwa dla mnie i że Bóg tam siedzi. Nie, budynek jest budynkiem, ale ludzie mają prawo do tego, żeby spotykać się w budynku bez właśnie takich napaści, bo to jest zwykła napaść mundurowych gangsterów na, na, na prawo ludzi, aby się spotykali. Ja doskonale sobie zdaję sprawę, przez 22 lata karmię ludzi na zewnątrz. Więc dla mnie budynek kościelny nie jest kościołem. My jesteśmy kościołem. Ludzie tworzą kościół. Ale ci ludzie nie mają prawa, w, aby wtargnąć do budynku również. Jeżeli nam zamkną budynek i dadzą kłódkę czy łańcuchy, no to pewnie, że będzie nam przykro, no bo jest wygodniej nauczać w budynku. Ale jeżeli tak się wydarzy, już mam plan B. I wyjdziemy do takiego miejsca bardzo znanego w centrum miasta pomiędzy rzeką, który się nazywa Princess Island Park. I tam jest taka potężna scena, w której będziemy zwoływać wszystkich chrześcijan z miasta, aby do nas dołączyli, aby brali udział w nabożeństwach pleneralnych, w plenerze. I będziemy kontynuować dalej. No, jak nie tak, to tak, ale Ewangelia i prawda musi. Pchać i iść do, do przodu, aż w końcu kłamstwo zostanie rozbite. No bo cała, cała wojna ty, toczy się o prawdę. Jesteśmy okłamywani, oszukiwani. Diabeł nie chce, aby ludzie poznali prawdę. Diabeł chce, aby ludzie byli zastraszeni, aby ludzie byli zgnębieni, aby ludzie byli w depresji. W marazmie czy... cały czas. Nie? Tak, cały czas wiesz. Dlatego nie wiem, czy ludzie sobie zdają sprawę. Na pewno większość sobie zdaje sprawę, o co tutaj chodzi. Mam nadzieję taką. Dlaczego nie zamknęli e, monopolowego, monopolowych sklepów? No przecież wiesz. zamykają, e, zamykają sklepy takie dzielnicowe. Nie wiem, takie żabki e, chyba w Polsce mhm. są. Takie małe dzielnicowe. One są pozamykane i nie wolno wchodzić. E, zależy w jakim tygodniu, no bo te. Prawa, restrykcje zmieniają się praktycznie co tydzień, już nie można nawet nadążyć za tym. Nigdy nie wiadomo, o co chodzi, i, i ten system właśnie, systemowi właśnie o to chodzi. Tak. Aby ludzie byli zdez, zdezorientowani, żeby nie wiedzieli kiedy, co, jak, czy już złamałem prawo, czy dopiero będę, o co tutaj chodzi. Ma być ciągły strach, tak jak w czasach komunistycznych. I faszystowskich. Nigdy nie było wiadomo, kiedy będzie łapanka. Pamiętacie tę historię? Nigdy nie było wiadomo, kiedy człowiek będzie zaresztowany i za co będzie aresztowany. I dokładnie taki sam system jest wprowadzany teraz. Człowiek już sam zgłupiał i nie wie, kiedy ma nosić tą maskę, kiedy ma jej nie nosić, kiedy może ją ściągnąć, kiedy e, może się z kim spotkać, kiedy się nie może spotkać, kiedy restrykcje będą ściągnięte, czy już są ściągnięte. I właśnie o to systemowi chodzi, aby człowiek był taki zbałamocony, przestraszony, zachuczany, jak takie zwierzę, które, które jest ciągle ścigane. Wiesz, wiecie, tak. dlaczego tak się dzieje? Bo kiedy się zaszczepi strach w serce człowieka, to on przestanie myśleć, logicznie, przestaje odbierać normalne bod bodźce z zewnątrz i je przetwarzać. W taki sposób, jaki przetwarza w, normalnym, w normalnej sytuacji. I dlatego e, im o to chodzi, żeby jak najwięcej zastraszenia powoduje jak najwięcej manipulacji i kontroli. I mamy to. W tej chwili jest to rozłożone dla nas jak na talerzu. Jeżeli pozwolimy na to, żeby strach ogarnął nasze serce, no to przestajemy normalnie myśleć. Zaczynamy uciekać, no. zaczynamy gdzieś wa walczyć z ścieniami, e, które nie istnieją. A i dla, dlatego trzeba to odwrócić, i dlatego o tym mówimy. Także ludzie, nie bójcie się, bo tak naprawdę nie ma czego. No. I, i trzeba odważnie żyć i iść do przodu. Tak jak ty to robisz. Tutaj pokazuję wideo, chyba to było nagrane z dwa dni temu, tak? Kiedy, kiedy ty się nie poddajesz, nie boisz się niczego, właśnie robisz jedzenie, dajecie jedzenie ludziom biednym, wszystkim praktycznie, bezdomnym, ktokolwiek chce, może, może podejść. No i oczywiście naprzeciwko ratusza nauczasz Ewangelię. Z pozytywnej strony <laughs> dwa dni temu mój znajomy, z którym współpracujemy i karmimy Wspólnie Bezdomnych, on dostał w tym samym okresie mandat w tamtym roku w kwietniu ja dostałem pierwszy, on kilka dni po mnie i dwa mandaty, które otrzymał, dwa mandaty zostały wyrzucone z sądu przez oskarżyciela, i no, następna sprawa została wygrana. Co się dzieje tutaj u nas w sądach? To te wszystkie mandaty, którymi nas straszą, no ja już pokazywałem to wielokrotnie, prawda? To jest, to jest metoda, to jest metoda zwykłego zastraszania. Oni mhm. zastraszają człowieka mówiąc, że zniszczymy was finansowo, że zabierzemy wam wszystko, stracicie dom, stracicie pracę, stracicie biznes a prawda jest taka, że do tej pory nie ma absolutnie żadnych dowodów żadnych dowodów na to, że jest pandemia, nie ma żadnych dowodów na to, że te restrykcje, noszenie kagańców i tak dalej, mają jakikolwiek efekt pozytywny żeby zabezpieczyć człowieka przed, przed tym no, świrusem niech będzie, żeby cię nie zablokowali tutaj na no, no, no właśnie, fa właśnie, właśnie. faszystowskim no, kanale bo tak. to bo to teraz e, o co chodzi? W czasach, w ca, w czasach faszyzmu i komunizmu zawsze była, e, z, zawsze była prawda kontrolowana, czyli nie wolno było przekazywać informacji, informacja była całkowicie blokowana i tylko, tylko to, co komuniści faszyści chcieli przekazywać ludziom, to przekazują, dlatego blokują różnego mm. rodzaju kanały, dlatego usuwają lekarzy, usuwają. Biologów, fizyków, tych wszystkich ludzi, którzy się zajmują i są mądrzejsi od nas, jeżeli chodzi o to, co się teraz dzieje. Więc następne dwa mandaty zostały wyrzucone z sądu. Ja mam w dalszym ciągu ich trzy, zostały u mnie wyrzucone, czyli zostało nam z bratem 25, 25 mandatów. I. No, i co I, i co z tego? No, dają nam mandaty, ja f, f, mówię. No, to przyniesie mi następne. No, w tym momencie to już nie ma żadnego znaczenia. I tak, kiedy tak. zaczynasz podchodzić w taki sposób do tego, co się dzieje, nagle oni tracą grunt pod nogami i zaczynają zdawać sobie sprawę, że nie, to nie działa. To nie działa, i ty nie dajesz się zastraszyć. I tak. zobacz, zobaczcie, jaka była ich reakcja. Kiedy im powiedziałem, możecie sobie dawać mi tysiąc mandatów, ja i tak nie przestanę robić to, co robię, nagle przestraszyli się tego tak panicznie, że nas zaaresztowali. Zaresztowali nas nielegalnie, i to, co nam robili przez te trzy dni było nielegalne. Więc co, na, co nam to pokazuje? Pokazuje nam to, że nas się panicznie boją. Kiedy dyktatura i tyrania zaczyna się bać, twojego głosu, to znaczy, że zaczynają tracić grunt pod nogami. To znaczy, że coraz więcej ludzi zaczyna widzieć, co się naprawdę w tym wszystkim dzieje. I teraz wyobraźmy sobie, gdyby tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi zrobiło dokładnie co my w dalszym ciągu kontynuujemy. Byłby over, tak. byłoby koniec tak, dla byłby koniec. nas byłoby jest koniec. miliony, ich tylko tysiące, nie? No właśnie. Zawsze to tego. I to, I to jest, myślę, że to jest moją teraz misją, i, i codziennie rozmawiam z różnego rodzaju, rodzaju mediami, dlatego że cały czas, codziennie, non-stop, dzwonią do mnie, aby udzielać wywiadów w tej sprawie. I to jest moje przesłanie. Musimy pamiętać, że w momencie, kiedy ludzie w czasie Solidarności, Polacy, zdecydowali się na ten krok ostateczny i wyszli na ulicę i zablokowali cały kraj, Sparaliżowali cały system komunistyczny, był koniec dla komunistów. Tak, to jeszcze zajęło troszeczkę, zanim to się wszystko wyprostowało, ale to był już początek ich końca. I w tym momencie możemy zrobić dokładnie to samo. Historia uczy nas wyraźnie, że kiedy ludzie się zjednoczą przeciwko złu, zło nie ma wyboru, musi się, musi się wycofać. Więc pchamy dalej, nie poddajemy się. Uderzyli nas bardzo mocno. To fakt, bardzo mocno nas uderzyli, jeszcze na dodatek chcieli nas spalić. No to to dodało takiego trochę terroru psychicznego, psychologicznego do naszego życia, ale nie podajemy się, pchamy dalej. Znowuż dzisiaj będzie ładowanie ciężarówki jedzenia. W Edmonton jest dzisiaj organizowany marsz dla Jezusa, właśnie w parlamencie w prowincji Alberty. Więc masę ludzi tam się zbiera, a, a my tutaj w Kalgary pod Urzędem Miasta dalej będziemy zajmować się karmić bezdomnych. Ja na dzień dzisiejszy nie mogę pojawiać się na takich dużych spędach, na takich wiecach, bo bym był aresztowany automatycznie z buta i mój brat tak samo. Więc postanow postanowiliśmy kontynuować tą walkę na dzień dzisiejszy. Właśnie w takiej formie, w formie trochę z zaplecza i zachęcając innych, aby się, aby się oni podnieśli, powstali. No bo łatwo jest wykończyć jednostkę, łatwo jest wyeliminować przywódcę jakiegoś tam, ale już dużo trudniej jest, kiedy ten przywódca jest zastąpiony następnym tysiącem ludzi. I dokładnie to się teraz dzieje i to jest niesamowite nawet obserwując to, bo ja na nabożeństwie nie mogłem być u nas w kościele, bo jest monitorowane i nie chcę, aby zamknęli szkołę. No bo jakbym się pojawił to raz, że ja bym był aresztowany, ale dwa szkoły by zamknęli dla dzieciaków również, bo to są ludzie bez serca, oni dla nich dzieci się nie liczą, nie się dla nich. Sanepid to jest armia gestapowska, to jest KGB dzisiejsze, ci ludzie nie mają serca, ci ludzie nie mają w ogóle żadnego honoru, żadnego respektu dla człowieka, dla życia ludzkiego, e, absolutnie nic, zero. E, wszystko co robią jest przeciwko prawu e, ludzkiemu i, i wszelkim, wsze, wszelkim międzynarodowym prawom, praw człowieka. I co się okazało? Okazało się, że u nas w kościele, nasi przywódcy kościelni powiedzieli, że oni są następni w kolejce, jeżeli chodzi o aresztowanie. Mój przyjaciel, pastor, taki associate pastor, od razu stanął na wysokości zadania i powiedział: OK, jeżeli przyjadą, to ja jestem następny w kolejce, niech biorą mnie. Zanim powstał następny, i następne i następny. Mamy teraz około dziesięciu kaznodziei, którzy są gotowi na to, żeby być aresztowani, są gotowi na to, żeby zastąpić następną, następną osobę za pulpitu. Wiesz, kiedy obserwuję coś takiego, to, to mówię, Boże, dałeś mi niesamowitych ludzi, niesamowitych współpracowników. Niesamowitą nie, siłę, niesamowitą tak. siłę działania. Ale nie stało się to w ciągu jednego dnia, to jest 3 lata, trzy lata, w którym miałem okazję uczyć, nauczać, inspirować, tworzyć właśnie armię. I, I myślę, że Kościół powinien być stać się taką armią, która oczywiście nie nawołuje do zbrojnych jakichś em, powstań, em, do mordowania, do strzelania, tylko do takiej em, do takiej solidarności przeciwko zło. I... Ale wiesz, ta... zauważam, że ta armia ludzi dobrej woli, bo tak ich trzeba nazywać. O wielkim sercu, ona się tworzy już teraz wszędzie. To jest lawina. Tak. Myśmy mówili nieco przed wejściem do audycji o ruchu policjantów, a właściwie służb mundurowych. Ja myślałem, że to działa tylko w Europie, zaczęło się od Hiszpanii. Myśmy mieli audycję z Martyną, która zaczyna tworzyć tą organizację w Polsce. To są mundurowi, przede wszystkim policjanci, którzy się obudzili. Tam jest wielki ruch, wielkie przebudzenie a ty nam powiedziałeś, że w Kanadzie to już funkcjonuje. Czy możesz powiedzieć te tak. dwa słowa, bo spotkałeś się z nimi? Tak, tak, oni się skontaktowali ze mną i zrobili ze mną taki bardzo obszerny, dwugodzinny wywiad na temat tej całej sytuacji. Rozdzwoniły się telefony, policjanci, mundurowi, służby więzienne, no, na lewo, na prawo, strażacy, jest to coś pięknego, Dlatego, że ci wszyscy ludzie mówią jedno, to, co się dzieje teraz, to jest tyrania, to jest dyktatura, i my się z tym nie zgadzamy. Nie po to staliśmy się policjantami, czy w innych służbach, żeby teraz być częścią tego, tego przejęcia globalistycznego. W Kanadzie nazywają się Stand on Guard for D. On Guard oh. for D, to jest z naszego z naszego um, National Anthem, to będzie um, jak śpiewa się um, hymn. honorowy hymn. hymn narodowy, to oni z tego wzięli e, i jest ich już 50 tysięcy. I praktycznie codziennie dostaje od nich nową informację, że następny jakiś oficer, następna jakaś mundurowa osoba się do nich dołączyła. Nasz pastor, który teraz przejął nabożeństwa, Piotr, on również służył w wojsku kanadyjskim i również się do nich zapisał. Także fajne rzeczy się dzieją. Mamy tak: mamy już lekarzy, którzy się zjednoczają. Mamy pielęgniarki, które się zjednoczają, one były bardzo mocno używane, tylko że wyrzucili ich ze wszystkich tych internetowych form, jak YouTube, Facebook, Aha. także jest ta informacja, jest cały czas usuwana i niszczona, tłamszona, ale to są potężne już organizacje, 50 tysięcy mundurowych, tysiące lekarzy i pielęgniarek, i takich walczących organizacji jest już coraz więcej na każdym kroku i praktycznie w każdym mieście. Kiedyś pamiętam, rok temu mieliśmy może z 15 osób na takich wiecach no i moja żona zawsze mówiła Mo mój Boże, no z, ta z taką armią to my za daleko nie zajdziemy e i, i jak tu walczyć, tak, nie ma kim orać, no bo to mm -hmm. jest tak potężna ziemia, do której potrzeba jest, potrzebna jest naprawdę armia, żeby to przeorać e i, i nie było kim ostatnio mieliśmy 3-4 tysiące ludzi i tylko w jednym tutaj mieście, a takich wieców, protestów było już w całym kraju setki, setki. W Quebecu było ponad 100 tysięcy ludzi, w Montrealu, w Toronto 15 tysięcy osób i dlatego oni się tak strasznie przestraszyli, bo to, tego się już nie da zatrzymać. Coraz więcej ludzi widzi, co się dzieje, coraz więcej osób cierpi i coraz więcej osób ma oczy otwarte i widzi, że rząd zdradził ich, oszukał ich i dalej ich oszukuje. Oni się nie zatrzymują. Ci ludzie się absolutnie nie zatrzymują, oni muszą być zatrzymani. Nie wiem, czy słyszeliście ostatnio, że ponad tysiąc prawników, tysiąc prawników się zjednoczyło i wystąpiło do. Mówisz o tej niemieckiej akcji doktora Fulmisia? Nie, nie. Mówię. Mo możliwe, no, nie, nie kojarzę nazwiska, ale ponad tysiąc prawników, która wytacza Nuremberg Trial, nie? Czyli tak, 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 to, oni, tak, tak, tak. to oni, no widzisz, tak. bo właśnie dostałem wczoraj, jeszcze nie zdążyłem przestudiować tego, ale takie rzeczy zaczynają się już dziać na lewo i na prawo, i to jest fajne, bo ja pamiętam, ja chyba mówiłem to na os ostatni tydzień temu, jak żeśmy siedzieli w więzieniu z Dawidem, to mój brat zadał mi pytanie. I mówi, co teraz? No bo Bóg jest Bogiem strategii. On nie jest głupim Bogiem. On nie jest, e, e, o, hurra, bez względu na konsekwencje. Bóg gra w szachę i on jest mistrzem, jeżeli chodzi o, o, o tą grę. I on przesuwa te pionki tak jak chce. I wróg myśli, że wygrał. Wróg myśli, że aresztując mnie i mojego brata, wykończył nas. Nie, on nie wykończył nas. Wiecie, co on nam dał? On Siły. dał nam wiarygodność. Mm -hmm, tak. Wiarygodność, bo jeżeli Wróg posuwa się do takich metod, bezprawnych metod. My byliśmy aresztowani bezprawnie, wbrew prawu kanadyjskiemu, wbrew konstytucji, wbrew wszelkim moralnym standardom i Dostałem, powiem wam, że dostałem ofertę już z Sanepidu, żeby ta sprawa była usunięta i chcieli o. nam, chcieli to pod dywan dać. Okej, okay, tutaj tylko zapłacisz troszeczkę i udamy, hmm. że tego w ogóle nie, 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 by... nie było. Absolutnie, nawet gdyby mi kazali zapłacić jeden dolar kanadyjski, żadnych, absolutnie żadnych z nimi w konszachtów nie wchodzę, jeżeli przegram tą sprawę, a od razu wytaczamy apelację i idziemy prosto do Najwyższego Sądu Kanady, nawet gdyby to trwało 20 lat. Nie idę, tak jak powiedziałem to im wielokrotnie, ja w konszachtę z gestapo nie wchodzę, absolutnie. Nie współpracuję z faszystami, gestapowcami. I już nam dwa razy zaproponowano, żeby to wszystko ucichło. Więc co oni nam dali, oni nam dali wiarygodność. Jeżeli wróg w taki podły sposób stara się usunąć prawdę, to pokazuje, że wszystko, co żeśmy mówili do tej pory, wszystko, za czym staliśmy i staraliśmy się ludziom przekazać, jest prawdą. Bo inaczej, gdyby to było kłamstwo. Oszustwo to, by wróg się w ogóle nawet tym nie przejmował. No, niech sobie niech sobie kłapią głupole jakieś tam i w ogóle nie ma to żadnego wpływu na nas i, i na to, co się dzieje, ale przestraszyli się. Przestraszyli się, zrobili błąd, uwiarygodnili nasz przekaz, pokazując światu, że faktycznie to, co mówimy, jest prawdą i dlatego się. Tak. Tyrania przestraszowe. Oni, oni się ośmieszyli w oczach całego świata. To, co ty zrobiłeś, to jest to jest niesamowite. Cały świat to zobaczył, to, to po prostu była parodia, tak naprawdę, i większość ludzi normalnych obudziła się. Zobaczyła, że. No te... efekt, efekt jest stuprocentowo przeciwny do przewidywanego I, przez nich. To raz i te wszystkie filmy na History Channel, gdzie pokazują właśnie ludzi ciąganych przez Hitlerowców, czy tam jakichś innych nazistów, czy komunistów, no niestety powtórzyły się i to w tej chwili, kilka dni temu. Więc to było takie wielkie otrząśnięcie się. Ty, ty jesteś. My um, cały czas mówimy, jesteś nieprzekupny, jesteś i, i liderem, którego potrzebują czasy. No i Bóg syła właśnie liderów do odpowiednich czasów. I moim zdaniem, jesteś takim właśnie liderem, który w tej chwili świeci światłem na cały świat. No i dużo ludzi się budzi. Bardzo często rozmawiam z wielkimi przywódcami w Stanach Zjednoczonych, łącznie z ludźmi e, naokoło Donalda Trumpa dostałem zaproszenia w tej chwili żeby zorganizować coś potężnego w Stanach Zjednoczonych pracujemy nad tym a, jak, już a, będę, jak już będę miał więcej informacji mówimy tutaj o, o niesamowitych potężnych potężnych rzeczach które się będą działy Amerykanie się bardzo podnoszą i to podnoszą się tysiącami już nie tam jednostkami nie setkami tylko tysiącami Tysiącami organizują się Amerykanie. Będzie wielki showdown za niedługo, właśnie tutaj u naszych sąsiadów. Kanadyjczycy również powstają, chociaż może nie tak szybko, jakbym chciał, żeby powstawali, ale tak jak mówiłem, no 50 tysięcy mundurowych to już jest coś. Mocno stoją pielęgniarki, lekarze. Ja dostaję telefony od lekarzy, którzy również mówią cały czas, że to wszystko jest jedna wielka ściema, kłamstwo, oszustwo i to na, z, najwyższej, z najwyższej, półki, A więc coraz więcej, coraz więcej zaczyna wrzeć. A tutaj na naszym froncie kalgaryjskim, tak jak mówiłem, dwa mandaty zostały wyrzucone z sądu. Mój prawnik zadzwonił do mnie i mówi: Wiesz, co się dzieje? Główny oskarżyciel, który zajmuje się naszymi sprawami, poprosił, żeby nasz prawnik przesunął całą sprawę na ileś tam miesięcy, na pół roku. I myśmy absolutnie się nie zgodzili: nie ma żadnych przesuwań. Chcemy się zmierzyć z tym gigantem, z tym wielkoludem. Ja to zawsze mówię. Head on collision, nie? Tak. uderzenie takie czołowe. czołowe nie? I oni się boją, zaczynają się bać panicznie, dlatego że nie ma dowodów. Tak jak mówiłem na początku, nie ma żadnych dowodów na to, że to, co oni robią, raz, że działa i dwa, że jest wiarygodne. Metody, które oni teraz robią, robią więcej szkody, więcej zła w społeczeństwie niż dobra. I, I to jest już widoczne na każdym, na każdym miejscu. Ludzie są przestraszeni, ludzie zwracają się do alkoholu, do narkotyków, są przedawkowania. Więcej, wiecie, że więcej ludzi w, na intensywnej terapii tutaj w Kanadzie jest więcej ludzi, którzy przedawkowali niż ludzi normalnie chorych. No i zwiększenie ilości samobójstw też. Jest straszne, to, straszne, straszne jest. I ilości ludzi, którzy popełniają samobójstwa przez depresję jest, jest, jest niesamowicie ogromna. Także to, to są pozytywne rzeczy, nie? Widzimy, że już inni powstają. Kiedy nie dokończyłem, jak żeśmy siedzieli tam właśnie z Dawidem i on zadał mi to pytanie, co teraz? Mówię, wiesz, Bóg jest Bogiem strategii. Musimy się zastanowić co on chce dalej jak on chce to dalej rozegrać bo my widzimy tylko tak blisko tak, tak. koło naszego nosa a Bóg widzi to wszystko z perspektywy przyszłości my tego nie widzimy z perspektywy przyszłości i ja mu powiedziałem tak więc co weźmie, we, musimy wziąć sobie jeden kroczek do tyłu i zobaczyć raz, co Bóg zrobi z tą całą sytuacją, i dwa, musimy poczekać, aż Kanadyjczycy do nas trochę doczłapią. Mhm. Czyli przyjdą trochę, obudzą się, zobaczą, co się tak naprawdę dzieje, i coraz więcej tych ludzi jest, i do, doczłapią do nas. Bo żeby poprowadzić rewolucję, Taką solidarność, no to potrzebujesz ludzi. Bez ludzi się tego nie da zrobić. Możesz sobie szczekać, ile chcesz, możesz Ładzie. sobie na piecach przemawiać, ale jeżeli ludzie się nie podniosą, jeżeli nie będziesz miał tych, tych dziesiątek tysięcy ludzi, którzy za tobą pójdą, no to cię posprzątają, usuną, wrzucą do więzienia, no i za tydzień, dwa, za miesiąc ludzie zapomną, pójdą dalej ze swoim życiem i będziesz tylko taką migawką. W historii czy w mediach, no posprzątany, tak? Artur Pawłowski posprzątany, następny tam jakiś organizator posprzątany. No i co teraz możemy zrobić? No nic, no, trzeba jakoś wrócić do życia. I myślę, że ta metoda, którą obraliśmy, myślę, że to jest Boża metoda, działa. Coraz więcej ludzi się podnosi, coraz więcej ludzi chce coś organizować. Wczoraj do mnie dzwonił człowiek, który organizuje dzisiejsze spotkanie w parlamencie. I, I mówi, organizuję to w taki sposób, że nikt nie wie, że to ja organizuję. On do mnie mówił. Dlatego nie będą mogli nas usunąć, nie będą wiedzieć, kto to zorganizował, nie będą wiedzieć, jak i kogo uderzyć. No bo można uderzyć w jednostki, ale jak uderzysz w 10 tysięcy ludzi? Świetne. Więc, tak, tak, świetne. więc tak, tak się zaczyna to wszystko dziać, że już władza zaczyna tracić grunt pod nogami, bo nie wiadomo, kogo ukarać. Mówię, ja tu, myślę, że to jest super. Mówiłeś o Stanach Zjednoczonych, tu wszystkim chcę przypomnieć, że zaczynają się ruchy na w Arizonie. W Arizonie tak naprawdę o, odbywa się jeszcze, ciągle nie skończył nie, te, te ponowne obliczanie głosów. Ja tu nie będę mówił dokładnie o, o co chodzi, ale wiadomo. Znowu od poniedziałku. Wiadomo, kto wygrał. My wiemy, kto wygrał. to tak. żeby, żeby YouTube hmm. nas nie wyłapał. Więc też w Georgii chyba też zaczyna się Taki sam proces. Jak jeden stan pójdzie i okaże się, że były przekręty, to, to, jest, to będzie lawina. Także prezydent Trump, prędzej czy później, zobaczycie, powróci i zrobi się porządek. Także jestem w ogóle ciekawy, porozmawiamy może później, jak będziesz wiedział więcej, więcej informacji o tych amerykańskich sprawach. Także ale na razie, na razie podejrzewam, że jest to jeszcze nie do, nie do puszczenia w publikę. Słuchajcie, skontaktowali się ze mną ludzie. Jest taka partia, która się nazywa Herbaciana. Nie będę mówił tutaj po angielsku, żeby nie usunęli, no bo to jest największe zagrożenie jedno z największych zagrożeń dla tych bandytów, zdrajców amerykańskich, którzy teraz rządzą. Skontaktował się ze mną prezydent całej tej organizacji. No, mówimy tutaj najwyższe pułki. Miałem rozmowę z pułkownikami z, ze strony generała, też bardzo sławnego, nie będę też mówił jego nazwiska. I ci ludzie się ze mną kontaktują, bo chcą zorganizować chcą użyć to, co myśmy tutaj zrobili w Kanadzie użyć nas w Stanach Zjednoczonych, aby podnieść tę masę. Więc za niedługo Będę, będę właśnie jeździł po Stanach i, i podnosił tych wszystkich ludzi na różnego rodzaju wydarzeniach. No, i jest to, jest to niesamowite: jest to niesamowite, że coraz więcej ludzi dołącza się, coraz więcej ludzi powstaje i to są ludzie z najwyższych półek. To nie są tylko gdzieś tam emigranci, którzy krzyczą do kawy, tylko to są. Bardzo wpływowi ludzie, na przykład ludzie z Pentagonu, którzy się dołączyli. Nie wiem, czy wiecie, że najwyżsi wojskowi w Stanach Zjednoczonych, teraz Wy, zastanawia. Napisali strony... list nawet. Wielu generałów emerytowanych właśnie napisało list, którym kompletnie no, negują to, co się w tej chwili dzieje. Nie? Tak, ale to są emerytowani, ale ci, którzy dalej są w służbie czynnej, również kontemplują nad tym, aby, aby po prostu wejść z wojskiem i, i zrobić porządek, porządek po swojemu, oczywiście bez przelewu krwi, no bo oni mają do tego, mhm. mają do tego wystarczającą ilość. I, i, narzędzia, i narzędzia, żeby to zrobić no, na to Artur czekamy my tutaj w, u nas w tym kraju to, to jest to jest chyba w tej chwili jedyna metoda taka szybkiego zrobienia porządku A, no i to, to już się ciągnie od dawna my na to czekamy cały czas Patriot, Kalifornii, numer... słyszeliście w Kalifornii cały ten bandyta kalifornijski przegrał w sądzie i musi zapłacić szkodowanie, słyszeliście nie, o tym? nie, tego nie, nie chyba nie. milion trzysta tysięcy dolarów Kumo, Komo? już nie pamiętam jak on się nazywa z Newsom. W Kalifornii. Newsom. Newsom. Komo? Newsom. Komo? Komo to jest, tutaj, Komo jest Nowy Jork. Jorku. Nowym Jorku. Nowego Jorku. No, jeden z tych diabłów <coughs> musi zapłacić szkodowanie kościołom, dlatego że sąd najwyższy powiedział, że kościoły mają być otwarte i nikt nie ma prawa ich zamykać, więc ten cały ich governor, czy ten wojewoda w Polsce chyba się mówi na to, przegrał i, i kościoły są. Uwolnione spod tego jarzma. I ja myślę, że jak jeden stan poszedł, to zaraz będzie i będą mi następne, i to potoczy się jak domino, no. że to całe kłamstwo zostało, będzie zostało, zostanie uzewnętrznione nie, 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 nie. i ludzie, i ludzie zobaczą na Ja tu ja, ja mam takie ciekawe um, spostrzeżenia na czacie. Um, <laughs> może się do tego odniosę, bo to, co o czym w tej chwili rozmawiamy, o czym mówi pastor uh, Artur, uh, to można właśnie tak podsumować. Je, je, jakaś osoba, która ma um, ksywę XY, XY, pisze cały czas, że Trump już jest skończony. To nieważne ludzie, czy Trump jest skończony, czy nie. On zaczął tą rewolucję, on wcisnął nam, uh, wy, wy, wyciągnął na powierzchnię te idee wolności. I teraz nieważne, czy Trump wróci, czy jakiś Trump numer dwa wróci. Jest już wielu innych liderów, którzy rosną jak grzyby po deszczu, takie o czym właśnie mówisz, Artur. Na przykład gober gubernator Florydy, DeSantis, może, tak. może zastąpić Trumpa, o tak, w moment. Tak, to, to nieważne, tak. czy to będzie Trump, czy, czy nie Trump. Po prostu chodzi nam o człowieka, o, czy liderów, którzy którzy będą w tysiącach rośli i będą mogli zastąpić jeden drugiego i będą nieśli tą ideę wolności dla, dla ludzi cały czas. Także, także my tu mówimy, generalizujemy, mówimy, że Trump wróci, ale to chodzi o to, że wolność nam wróci. Nieważne... Dokładnie, w no to, to jest to, co to to się dzieje tutaj u nas w Kościele. Ja nie mogłem y, nauczać przez dwa tygodnie w tej chwili od aresztowania y, w Kościele. Dlatego, że ja już mówiłem wcześniej, że szkoła byłaby zamknięta, za, zmieniliby zamki w kościele i, i tyle byłoby z tego wszystkiego. Dopóki w środę się to nie rozwiąże, to na razie musimy lawirować w taki sposób, żeby nie przegrać, bo my nie walczymy o, o tą polankę tutaj. My walczymy, aby wygrać wojnę, a nie tylko jakąś tam bitewkę. I. Ta sama sytuacja wydarzyła się i dzieje się w naszych kościołach, nie? czyli Kościół uliczny i druga, druga lokacja. Peter, Piotr zastąpił mnie z tym samym przesłaniem. Kościół dalej funkcjonuje, ludzie dalej się spotykają, walka toczy się dalej i to samo się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Czy to będzie. To, to jest ten człowiek? To jest. Nie, to jest, więc to, to jest nasz o. nauczyciel którego wyciągnęliśmy z bezdomności. On jest świetnym nauczycielem, naprawdę bardzo dobrze naucza. Mieszka teraz w naszych, tych, w tym domu takiej pomocy i przychodzi bardzo często, ma niesamowite poznanie i fajny przekaz nauczania biblijnego. Także bardzo często u nas na ulicy przemawia. Ale ciekawostką jest, że on, wyciągnęliśmy go z bezdomności. On spał w takich namiotach, gdzieś tam w krzakach, um, ale on był jednym z pierwszych po moim aresztowaniu i Dawida, który przyszedł i powiedział: Ja mogę być następny. Wow. Ja mogę być następny i jeżeli zabiorą Piotra, to ja chcę być następnym kaznodzieją i bez względu na to, czy mnie aresztują, czy nie, mi to nie, nie przeszkadza, ja staję w wyłomie i. I, i to, dla mnie to jest coś pięknego, że, że ludzie zaczynają rosnąć, tak jak powiedziałeś, ten DeSanto, tak? De Santis, De Santis. De Santis, no, w, z Florydy. On jest w stanie zastąpić Trumpa, jeżeli Bożą wolą nie będzie, aby Trump był ponownie prezydentem, to Bóg znajdzie, i czy już ma moim zdaniem następną osobę, która będzie robiła dokładnie to samo, co, co rozpoczął, rozpoczął Trump? Bo nie można, tak jak to powiedział Piotr ostatnio w wywiadzie, powiedział tak, nie można zabić idei, nie można zaaresztować idei. idei. Solidarność, pamiętacie z historii, tysiące ludzi było aresztowanych, ale idei nie mogli zaaresztować. Ludzie dalej swoje wiedzieli, dalej pchali, była tylko kwestia czasu. Kiedy tyrania będzie musiała odstąpić. I to samo się dzieje teraz. Idei nie zaaresztują, wszystkich do paki nie wrzucą. Idea dalej rośnie, i do idei, czyli idei wolno, wolności, do idei prawdy dołączają tysiące w tej chwili. Wiesz co? Tak teraz mi przyszło do głowy. Zobacz co zrobił Trump. Trump tak naprawdę, czy chcący, czy niechcący, obnażył ten cały system. Myśmy byli w takim śnie, wydawało się, że wszystko jest ok, a tu, tutaj tak naprawdę, pod ziemią te wszystkie robaki tego skorumpowanego rządu, to wszystko no, jadły nam, gniło to, to, to maksymalnie. No, i Trump obnażył to, wy, wy, wydostał to na, na światło dzienne. Moim zdaniem, ty to też zrobiłeś. Ty zrobiłeś to samo. Ty po prostu, um, przez to, że cię zaatakowali, obnażyłeś ten system, y, i w tej chwili to idzie jak pożar po całym świecie. No, I ciekawostką w tym wszystkim jest to, że ja absolutnie nie szukałem e, zwady. No ja po prostu chciałem robić to, do czego mój Bóg powołał mnie czyli zajmować się bezdomnymi, wykluczonymi ludźmi, na, prowadzić nabożeństwa, e, robić swoje, robić swoją pracę. Ale Bóg działa właśnie w taki bardzo ciekawy sposób, bo On, żeby, żeby wywlec zło, pozwala, dopuszcza do tego, żeby dobro było zaatakowane. I w tym momencie dokładnie to się wydarzyło. On dopuścił do tego, żeby nas zaatakowali. Dla nas nie było to łatwe, dalej nie jest łatwe, ale w tym momencie Bóg pokazuje prawdziwe oblicze reżimu który tutaj, który tutaj hmm. mamy w Kanadzie i, i na świecie. I Myślę, że to są bardzo ekscytujące czasy, w których żyjemy. Wiesz co Arturze, jak cię słucham i teraz tak patrzę z dystansu na ciebie, to zastanawiam się, dzisiaj znalazłeś się w oku cyklonu, ale jakie były twoje początki czy myślałeś, że to pójdzie w taką stronę? Co było tym przyczynkiem do tego, że szukałeś Boga? No to jest długa historia. Zawiła. Zaczęło się, powiedzmy, powiedzmy tak, wychowałem się w kraju katolickim. Moja mama co tydzień wysyłała nas z bratem do, do kościoła. Mój tata twierdził zawsze, że jest ateistą i nie był nigdy zainteresowany kościołem. Mama również nie chodziła do kościoła, chyba że tam raz w roku czy dwa razy do roku, ale wysyłała nas. I tak wychowywaliśmy się właśnie w takiej wierze katolickiej, byliśmy ochrzczeni, byłem bierzmowany, w komunii byliśmy, bierzmowanie później i zacząłem, zacząłem nawet służyć do mszy jako ministrant. Mhm. Byłem oratorem, który czyta Słowo Boże na nabożeństwach w kościele katolickim. Brałem udział w oazie. Ja nie wiem, czy młodsi ludzie pewnie nie będą pamiętać tego, ale o... oaza była taka bardzo, bardzo mocna i fajna, gdzie się chodziło na pielgrzymki. Ja również brałem udział w pielgrzymkach, gdzie się tam po stodołach spało, gdzie się chodziło do Częstochowy, więc w tym wszystkim brałem udział i nawet wylądowałem na jakiś krótki okres czasu w, w klasztorze pod, patrat, pod patronatem świętego Jana Bosko. Mhm. I pamiętam, i do końca życia nie zapomnę tego, tego epizodu w swoim życiu, bo pamiętam jak wszyscy razem żeśmy oglądali film o życiu świętego Jana Bosko, i on zajmował się ludźmi biednymi, zajmował się dziećmi o ile dobrze pamiętam w Londynie, dziećmi, którzy, które były biedne, które umierały, które musiały ciężko pracować. Straszny wyzysk wtedy był. Dzieci były jak, jak niewolnice I to utkwiło mi do końca życia. I tak pamiętam, myślałem sobie, oglądając to, i, i kiedy byliśmy w tym zakonie, że kiedyś chciałbym właśnie robić to, co ten człowiek robił, czyli zajmować się ludźmi, mm -hmm. ludźmi biednymi. I myślę, że to było właśnie to ziarno. To był ten moment. Które gdzieś tam było zasiane. Niestety zobaczyłem straszną korupcję w Kościele Katolickim. Zobaczyłem hipokryzję. Moi starsi koledzy, były dziewczynki, były imprezy, były dyskoteki, była, był fałsz. I pamiętam wtedy zadałem sobie pytanie: czy chcę spędzić swoje całe życie w hipokryzji, że będę robił jedno, a u, wśród ludzi będę zupełnie inny. I doszedłem do wniosku, że nie jestem w stanie żyć podwójnego życia, życia hipokryty, i wycofałem się kompletnie z Kościoła Katolickiego. I wpadłem w ogóle w drugą stronę, o, sto, o 180 stopni, z podeszczu pod rynę, że tak powiem, wpadłem w świat biznesu. A to był okres lat 80., 87, 8, 9 to był taki wielki przełom, żeśmy zaczęli przemycać alkohol z, to było chyba Jugosławia, Węgry, Czechosłowacja, oczywiście łapówki, policja, przemyt, chodzenie z bronią. Duże pieniądze. Co trzy dni żeśmy po podwajali naszą inwestycję. Także wszystko fajnie, jeżeli chodzi o ten aspekt, e e fajnie to się toczyło. Ja później zacząłem jeździć do innych krajów e łącznie z Rosją, gdzie przemycaliśmy w pociągu. Trzeba było rozkręcić wagony. Rozkręcaliśmy wagony, przemycaliśmy złoto i. No, i były bazary, był handel. Praktycznie sprzedawałem wszystko, co tylko można sobie wyobrazić: od zapałek, papieru toaletowego, bananów, pomidorów, budzików z Rosji, lornetek, złota, alkoholu, ciuchów, skarpetek, sznurówek wszystko. Ogórków, co tylko wpadało nam w łapę. Kaset oczywiście, wtedy to był ten czas. Że kasety się sprzedawało, wymieniało, no cyrki wtedy się, się działy. No i byłem takim, dla młodszych ludzi to nic nie będzie znaczyło, ale też byłem cinkciarzem. Cinkciarz mhm. to jest taka osoba, która wymienia walutę. Wtedy to było nielegalne, żeby to robić. Nie wolno było wymieniać walut zagranicznych za złapanie w tamtym okresie jakby złapała cię policja ogoniła nas często z amerykańskim dolarem czy z zachodnią marką no to oczywiście groziło pałowanie a czasami nawet więzienie za, za wymianę walut wtedy. Dlaczego się wymieniało? Bo banki polskie oszukiwały taki przykład podam, że był na przykład jeden amerykański dolar już teraz w tej chwili nie pamiętam dokładnych sum, ale Bank Polski dawał za wymianę niech będzie 1000 złotych za jednego amerykańskiego dolara, a praktyczna wartość tego amerykańskiego dolara było 10 tysięcy. Więc co się działo? My prywatnie wymienialiśmy te dolary z ludźmi, z turystami albo z innymi ludźmi, którzy potrzebowali walutę. No, i oczywiście była ogromna, ogromne przebicie, ogromne pieniądze się na tym robiło. Do tego stopnia, że ja później stałem się takim prywatnym bankierem, który, no, miałem sporo gotówki i pożyczałem ją na procent. No i 89 rok mój tata wyjechał do Grecji, uciekł z Polski do Grecji. W 90 myśmy starali się przez rok do niego dołączyć, ale Trzy razy nam odmawiano wizy. Nie byliśmy w stanie wyjechać z kraju wtedy. Rząd wiedział, że jak my wyjedziemy, to dołączymy do ojca i, i nie wrócimy już, więc nas nam blokowali. Jedyna możliwość, którą mieliśmy, to albo uciec przez zieloną granicę, co zawsze było ryzykowne, albo wynająć taki kruzer rosyjski, do którego nie trzeba byłoby mieć wizy. Kosztowało to fortunę wtedy ale udało nam się kupić, kupić miejsca i przez Istanbul w Turcji, Bukarest chyba o ile dobrze pamiętam, Istanbul, później Ateny, Grecja i praktycznie przerzucaliśmy rzeczy przez płot i uciekliśmy z, z, tej, z tej łodzi, z tego cruisera wielkiego, rosyjskiego notabene, do, do taty dołączyliśmy do niego praktycznie z tylko z ciuchami, które wzięliśmy z Polski. Ty z bratem? Mój brat, moja mama e, w trójkę plus dwóch znajomych z Polski. Mm -hmm. W piątkę żeśmy uciekli e, i dołączyliśmy do taty. Tata mieszkał wtedy 50 kilometrów od Aten, w takiej dziurze małej, turystycznej, bardzo piękne miejsce które nazywa się Agius Apostolius, czyli ironio losu Świętych Apostołów. <laughs> Także myślę, że to, było, to był Bóg, miał niesamowite poczucie humoru, bo wrzucił nas właśnie w Grecji po komunistycznej, mafijnej, przemytniczej drodze do miasta Świętych Apostołów. Gdzie poznałem swoją żonę? Moja żona była chrześcijanką bardzo mocną, ja byłem antychrześcijański. I to do tego stopnia, że w ogóle przestałem wierzyć w chrześcijaństwo całkowicie. Powiedziałem, że nigdy moja noga już nie wstąpi do kościoła. Uważałem, że Kościół jest gorszy niż mafia, bo jak pracujesz z mafią, to dajesz pewną sumę uzgodnioną i zostawiają cię w spokoju, a Kościół ciągle tylko zbierał kasę, ciągle chciał więcej i więcej i więcej. I zawsze mówiłem swojej żonie, że Kościół, zobacz, oni tylko czyhają na moje pieniądze, oni tylko chcą, żeby, żeby im dawać więcej, a ja z, z taką mafią nie chcę mieć nic wspólnego. I, no I tak to zaczęło się. Moja żona patrzyła na ludzi... Zupełnie inaczej niż ja czytała słowo Boże. Ja patrzyłem na ludzi, jak na wrogów. Ona patrzyła na ludzi, tak jak ich. Bóg stworzył. Na przykład. Artur, Artur był... a czy jest twoja żona gdzieś koło ciebie? Może, możemy ją pozdrowić. Ona była z nami a... dwa tygodnie temu. Musiałbym zobaczyć, bo ja jestem tutaj zamknięty w, w biurze a, u siebie, a... ale to, to dajcie a... mi sekundę zobaczę. Dobra, dobra. Także, także. Życie Artura, jak widzicie, no jest ciekawe. Z niejednego pieca, chleb z niejednego pieca. Zaraz go się zapytamy, dlaczego akurat wyemigrował do Kanady, ale cała jego historia jest wręcz niesamowita, bo ja ją znam, ale chcę, żeby Artur ją powiedział. Co się, chcę wyciągnąć z niego, co się stało tak naprawdę, jakie, jakie przeszedł w życiu elementy, które spowodowały to, że nawrócił się do Boga. No, także no, Marzena jest cudowna, myśmy z nią mieli program, tak jak zapewne wiesz, więc no, na pewno jest taką kobietą, która cię wspomaga, jest bardzo mocnym narzędziem w twoim orężu, który, który doprowadził tak. do tego, kim, tym, kim jesteś. Nie? No, Marzena właśnie jest obok w domu, w którym gotuje dla bezdomnych dzisiaj, Aha. także jest Wyszła już, no bo, no bo normalnie działa to tak, że w niedzielę rano razem, razem szykujemy, razem tam pakujemy, ale ponieważ żeśmy uzgodnili, że co tydzień będziemy się tutaj spotykać i sobie dyskutować na te różne tematy, więc, więc ktoś musi. Ktoś musi pracować. gadać i ktoś tak, musi odkować. Musi... No następnym razem, następnym razem. To powiedz, powiedz mi, a dlaczego akurat wybrałeś Kanadę? Lep, lep, nie lepiej było Stany Zjednoczone? Po Grecji była Kanada? Wiesz tak. co, dla mnie, dla mnie Grecja, ja to często mówię, to było moje Eldorado. Jeżeli chodzi o pieniądze i, i styl życia zarabianie, ja zarabiałem potężne pieniądze w ciągu. Półtora roku zarobiłem wystarczająco, żeby sobie zbudować potężną willę. Taką z, w takim pięknym miejscu nad morzem, zapłaconą w stu procentach. Także mi się tam bardzo fajnie powodziło. Nie narzekałem na, na pieniądze. Budowałem domy dla najbogatszych ludzi, ludzi sławnych, dla ludzi z pierwszych stron gazet. Potężnych polityków, szefa policji, piosenkarzy. Więc ja miałem, ja miałem bardzo fajne, fajne życie w Grecji. Nie spieszyło mi się w ogóle, aby wyjeżdżać gdziekolwiek. Ale mój tata, zanim przyjechaliśmy, złożył podania do różnych krajów: to do RPA, do Australii, do Stanów i do Kanady. No i stwierdził, że ten, który odpowie, kraj, który odpowie, że chce nas. To, to do tego kraju wyemigrujemy. No i odpowiedziała Kanada. I ciekawe, ciekawą, ciekawostką jest, że mieliśmy spotkanie w ambasadzie, i w ambasadzie nam powiedziano, że Kanada jest krajem, który nie prześladuje ludzi, jest wolnym, że nie, będziemy, nie. Tak, że nie będziemy atakowani za naszą wiarę, że, że będziemy mogli sobie żyć spokojnie i jest najlepszym krajem na świecie no i cały system w Grecji niestety pracował przez łapówki czyli żeśmy wpadli trochę spod deszczu pod rynne ponownie, bo w Polsce wszystko było skorumpowane, ten przełom gdzie te gangi się tworzyły, ta mafia powiedzmy w cudzysłowie, no bo to była to były grupy, grupy przestępcze zorganizowane z którymi się trzeba było liczyć i współpracować, no bo przemycając rzeczy, automatycznie było się po tej drugiej stronie prawa. W Grecji było bardzo podobnie, pomimo że pieniądze były bardzo duże, ale trzeba było dawać łapówki policji, trzeba było dawać łapówki politykom. Ten system był bardzo skorumpowany, gotów, gotówkowy taki. Zatrudniało się nielegalnych emigrantów, albańczyków, którzy zostali wypuszczeni z, z Albanii, przeszli przez zieloną granicę, więc cały ten system ponownie był bardzo skorumpowany. i co, co zdecydowało, że wyemigrowaliśmy, to to, że Kanada obiecywała nam wolność, nie tylko wolność, że możemy ciężko pracować, żyć i coś osiągnąć, ale również... E, e, Oferowała prawo, że wszystko będzie robione według prawa, że nie będzie trzeba przekupywać policji, że nie będzie trzeba dawać łapówek politykom, że po prostu będzie człowiek wolny, będzie mógł pracować. Innymi słowy, chcesz ciężko pracować, po 12 godzin będziesz miał więcej. Nie chcesz ciężko pracować, będziesz miał mniej. To będzie od ciebie zależało, a nie od korupcji policji czy korupcji polityków. No i w końcu zdecydowaliśmy wyemigrować. A moja żona w tym czasie ciągle mówiła mi o Bogu, ciągle prosiła, żebym ją zawiózł do kościoła. No i od czasu do czasu ją wiozłem 50 kilometrów do Aten na nabożeństwa, właśnie polskiego kościoła protestanckiego w Atenach. Nazywał się ten kościół Karygma. No i gdzieś tam od czasu do czasu coś tam usłyszałem. Kiedyś pamiętam, wkurzyłem się już na to, że ciągle mi prosi, żebym. I ją zawieźć do kościoła i mówię: Co udowodnić ci, że całe to chrześcijaństwo, że ta Biblia, że te kościoły to jest jedna wielka ściema? Przeczytam tą Biblię i posłucham sobie, co oni tam smucą, i ci udowodnię, że jedyne co ci ludzie chcą, to są moje pieniądze. No i zacząłem czytać. Zacząłem czytać, byłem oczywiście w szoku, dlatego że okazało się, że Bóg tak samo nienawidzi korupcji, jak i ja jej nienawidziłem. Tak samo ma problem ze złem, tak jak i ja miałem problem ze złem, z kradzieżą, z, z mordowaniem, że Bóg w ogóle nie jest, nie jest tym, kim ja myślałem, że jest. Bo ja zawsze myślałem, że Bóg w katolicyzmie siedzi na tronie w białych włosach i tylko gotowy jest, żeby szczelić mnie porunem, piorunem przez łeb za każdym razem, jak coś złego zrobię. Myślałem, że Bóg nie jest zainteresowany moim codziennym życiem, że On jest tak zajęty tym wszystkim wszechświatem, że taki mały robaczek jak ja w ogóle go za bardzo nie interesuje. A to nagle czytając słowo Boże zobaczyłem, że Bóg nie tylko mnie stworzył, ale kocha mnie i jest zainteresowany moim codziennym życiem, że On, jak ojciec, chce spędzać czas ze swoim synem, ze swoją córką. Byłem w szoku. Byłem zupełnie w szoku, bo takiego Boga nie poznałem w katolicyzmie w ogóle. Zawsze się tego Boga bałem. Zawsze się bałem, że zaraz mnie ukaże, zaraz coś się wydarzy złego w moim życiu, no bo ja nie jestem doskonały, nie jestem święty, a Bóg każe tych, którzy nie są święci. Nie, nie, w momencie, kiedy przeczytałem Biblię, zrozumiałem, że Bóg wie, że jesteśmy słabi. Że Bóg zdaje sobie sprawę, że jesteśmy ułomni, i dlatego chce nam pomóc. Że on nie jest przeciwko nam, on jest za nami, nie przeciwko. Nie walczy z nami, tylko walczy, aby nam pomóc, abyśmy, sobie mogli, abyśmy mogli uporać się z naszymi, z naszymi słabościami. Dlatego, to, dlatego tak często mówi, abyśmy go prosili, abyśmy się z nim spotykali. Proście, a będzie Wam dane. Zapukajcie, a będzie Wam otworzone. To są wszystko rzeczy, które Ojciec mówi swoim dzieciom, abyśmy zainteresowali się tym, co On chce nam dać. Każdy dar, każdy dar musi mieć darczyńcę, ale musi mieć też od tego, który odbierze. Więc ja, jak daję, często to mówię na ulicy, właśnie na nabożeństwach Kościoła Ulicznego, że żeby otrzymać to, co jest wam dla was przygotowane, bo myśmy to przygotowali. Moja żona z wolontariuszkami ugotowała jedzenie dla was. Jest ono dobre, jest fajne, ale żebyście mogli być ubłogosławieni tym, co zostało dla was przygotowane, musicie wyciągnąć swoje dłonie i to otrzymać. I tak samo jest z Bogiem w każdym aspekcie naszego życia. Aby otrzymać to, co on dla nas przygotował, zrobił, musimy. W pokorze do niego przyjść i wyciągnąć nasze dusze, nasze serca, nasze umysły, i powiedzieć: Boże, e, chcę otrzymać to, co dla mnie dla mnie masz. E, pamiętam pierwsze nabożeństwo, kiedy zacząłem słuchać, bo wyglądało to tak, że żona mnie prosiła, żebym ją zawózł do kościoła. Ja sobie brałem pączki, kawę, siadałem sobie gdzieś w tyle i sobie czytałem jakieś tam książki, czasopisma. Ja w ogóle nie byłem zainteresowany kaznodziejem czy słuchaniem. W momencie, kiedy postanowiłem udowodnić żonie, że, że to jest jedna wielka ściema, nagle zacząłem słuchać kaznodziei. I wyobraźcie sobie, że słuchając, zacząłem płakać i nie mogłem zrozumieć o co chodzi. Autentycznie nie byłem w stanie zrozumieć, co się ze mną dzieje, bo taki facet jak ja, byśmy mieli zawsze takie powiedzenie: prawdziwi mężczyźni nie, płacą, nie płaczą, ale to jest wielka bzdura. Całkowicie, z którą się nie zgadzam dzisiaj, prawdziwy mężczyzna właśnie płacze. Prawdziwy mężczyzna okazuje emocje i jest wrażliwy na, na ból czy na różnego rodzaju y, sytuacje, które, którymi jest otoczony. To tylko jakiś bandyta nie płacze, tylko jakiś zły człowiek nie ma żadnych uczuć i, i emocji, ba, ale prawdziwy, prawdziwy mężczyzna od czasu do czasu płacze. Płacze z tymi, którzy płaczą. Śmieje się i cieszy z tymi, którzy się cieszą. I nagle zacząłem płakać, i ty, to jest to, co usłyszałem. Ten człowiek mówił o bezgranicznej miłości. Ja zawsze utożsamiałem sobie czyny ludzi, czyli czyny księży, biskupów, jakichś tam hipokrytów. Utożsamiałem ich czyny z Bogiem. I wrzucałem Boga do tej samej szufladki z tymi ludźmi. Mówiąc sobie podświadomie, że jeżeli jego reprezentanci są tacy skorumpowani, źli, mm -hmm. takimi oszustami są, więc ten Bóg nie może być dobrym Bogiem. Rozumiecie? A tak, tak. No, z, gó z góry spływa to, co jest potem na dole. Nie? Utożsamiałem czyny ludzkie z Bogiem, który absolutnie nie miał nic do czynienia z tymi złymi czynami, a wręcz nienawidzi tych rzeczy, tej korupcji, hipokryzji, bardziej niż ja nienawidziłem tego. I dopiero wtedy zrozumiałem, że zrobiłem potężny błąd, że odeszłam od tego Boga, który nienawidzi korupcji, nienawidzi zła, który nienawidzi cierpienia, który nienawidzi śmierci, który chce nam dać życie i to życie w obfitości, chce nam pomóc, chce być z nami, chce być zainteresowany i chce być częścią naszego życia. I, i zacząłem płakać, bo Bóg mówił przez usta tego kaznodziei, mówił o bezgranicznej miłości. Mówił, jak Bóg bardzo mnie kocha, jak mu zależy na mnie. Ja zawsze widziałem miłość, byłem otoczony miłością, która jest transakcją biznesową. Znaczy, ja kocham Ciebie, no bo Ty kochasz mnie, tak? Ja kocham rodziców, no bo oni kochają mnie i, i, i brata i tak dalej, i tak dalej. Jest jakaś forma wymiany biznesowej. Ja tak rozumowałem w swoim umyśle, u mnie wszystko było wymianą. Mam znajomych, no bo. No bo mamy fajny czas, pijemy sobie razem, bawimy się razem, mamy jakieś tam e, konszachty wspólne. A tutaj nagle usłyszałem, że Bóg kocha mnie po prostu tylko dlatego, że jestem. Ale to było jeszcze w Grecji czy już w Kanadzie? Tak, tak, to, to było, było w Grecji. W Grecji. E, zdałem sobie sprawę, że, że ten Bóg nie jest tym, kim myślałem, że jest, że byłem zupełnie w błędzie. I, i, I przeczytanie Słowa Bożego i słuchanie kaznodziei nagle uświadomiło mi, że ja uciekłem od Boga, który tak strasznie mnie kocha, i On za mną biegł, jak kochający tata, który wybiegł na środek ulicy, szybkiego ruchu, aby mnie uratować, ryzykując własnym życiem, że umarł na krzyżu za mnie, że zapłacił cenę za moje czyny. I rozwaliło mnie to totalnie. Niestety, tylko na krótki okres czasu, bo wróciłem do świata biznesu, do pijaństwa. Ja bardzo dużo piłem, codziennie już piłem, i wielokrotnie, szczególnie na weekendy, wracałem do domu totalnie rozwalony, nie wiedząc nawet, co robiłem, gdzie byłem. Jeździłem samochodem do takiego stopnia, że mi się film urywał praktycznie co tydzień. I, i, I kiedy świadomość dochodziła do mnie, to często byłem w, na toalecie znaczy, moja głowa w toalecie wymiotowałem, ból głowy, masakra tylko mi ludzie mówili, co na nawi, rozwalałem dzień wcześniej, kogo pobiłem, bo bijatyki były praktycznie normalnością w moim życiu. Co tydzień się z kimś naparzałem do tego stopnia, że moja żona przestała ze mną wychodzić na zewnątrz w ogóle, bo zawsze kończyło się to mordobiciem, zawsze kończyło się to, że ja kogoś pobiłem, a biłem się nieźle, bo miałem czarny pas w karate i uczyłem zresztą też policjantów samoobrony i kiedyś nieźle boksowałem, dostałem się do reprezentacji Polski w boksie. Telexpress ona spisał najbardziej utalentowane dzieci w Polsce, także nieźle, nieźle się potrafiłem bić. No i tych ludzi biłem na lewo, na prawo, na dyskotekach, na zabawach, na imprezach prywatnych, była masakra. No, tak trwało przez kilka lat. Niestety moja żona przeszła przez piekło i to straszne piekło. Ja to mówię, 7 lat, 7 lat piekła. W 99 roku już biznes bardzo dobrze nam prosperował, zarabialiśmy potężne... Ale, ale jeszcze w Grecji czy już w Kanadzie? Nie, w 95 wyemigrowałem do, do Kanady, do Kanady. Aha, moja żona do mnie dotarła w 96, zajęło trochę, żeby papiery migracyjne zrobić dla niej, bo myśmy byli jako jednostka, jako rodzina, a ona mhm. była poza, poza tą rodziną, więc żeby wszystkie dokumenty, Zrobić dla niej trochę to zajęło. Ja byłem w potężnej depresji, w pijaństwie. Ona do mnie dołączyła, i pierwszą rzeczą, która, którą powiedziała mi, kiedy przyjechaliśmy już do domu, to Artur, zawieź mnie do kościoła. A ja ponownie <laughs> byłem bardzo daleko, bardzo daleko od Boga, bardzo daleko od kościoła. No i faktycznie zawiozłem ją, i tego nabożeństwa nigdy nie zapomnę, bo pastor Grzegorz Jarmuła. Był pastorem polskiego kościoła tutaj w Kalgary. E, niesamowici ludzie, naprawdę bardzo fajni ludzie, i oni ze mną a, a przyjechali. Dlaczego, a dlaczego akurat wybraliście Kalgary? Dodam na końcu you świata so, w Kanadzie. E, dlatego, że nasz znajomy, przyjaciel mojego tata, taty tutaj, z którym ja też później współpracowałem, pracowałem w Grecji. On przyjechał do Kalgary mm -hmm. i on, e, myśmy byli, komunikowali się z nim cały czas on ja mówi, że Calgary jest super, że jest praca, że możecie sobie fajnie tutaj poradzić, no i wylądowaliś, wylądowaliśmy w Calgary. Z tego właśnie, no przez niego, Zbyszek, Zbyszek mia, ma na imię, on teraz jest w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych, mieszka w Teksasie i tam buduje domy, no i... Um, na, pierwsze nabożeństwo w Kalgary. Grzegorz zadaje pytanie. O, mam tutaj nowych gości. Czy byście mogli się przedstawić? Moja żona wstała, powiedziała: Mam na imię tak i tak. I, i, i doszło do mnie. Ja tylko wstałem, powiedziałem, żeby mi e, nie przeszkadzali, bo ja jestem tutaj tylko taksówkarzem. No i usiadłem z powrotem. Także e, e, byłem strasznie, jak jakiś taki osioł uparty w tym. W tym antychrześcijaństwie, powiedzmy, przeciwko kościołowi. I tak trwało przez kilka lat. 99 rok przychodzi. Ja już jestem na najniższej półce, już, już tracę kontrolę nad całkowicie, nad swoim życiem. Zarabiam duże pieniądze, ale moje życie prywatne jest, jest piekłem. Alkohol leje się już codziennie, sportowe samochody. Impreza za imprezą, klienci za klientami. Moja żona jest zupełnie odcięta ode mnie. Do tego stopnia, że dałem jej papiery rozwodowe. Powiedziałem, że dostanie wszystkie pieniądze, jakie mam, kupię jej bilet do jakiego kraju chcę lecieć i żeby mnie zostawiła w spokoju. Ona się nie zgodziła i pamiętam taki moment, kiedy. Kiedy przyszedłem do domu po następnej jakiejś tam imprezie, podpity nieźle, ona stanęła mi na drodze z wymówkami, gdzie byłem, i ja jej plunąłem w twarz. I mówię: Słuchaj, nie masz żadnej godności, żeby mnie zostawić. Weź, zostaw mnie w spokoju, podpisz dokumenty i wypad. I ona otarła tą twarz i mówi: Możesz pluć mi w twarz. Ile chcesz, ale ja i tak zawsze będę powtarzała, że to tylko deszcz pada. I chcę, żebyś wiedział, że nigdy ci nie dam rozwodu. I powiem wam, że, że to był taki moment, w którym zmierzyłem się z miłością, której nie byłem w stanie zrozumieć. Raz, że po pierwsze, Bóg jest Bogiem miłości, którego nie jesteśmy w stanie zrozumieć w pełni, a tutaj nagle osoba, która zachowuje się w taki sposób, dla mnie nie, niezrozumiały. I Artur, tak, do... w, wiesz co, to, co w tej chwili mówisz, to przerasta nas, nas wszystkich, ty mówisz to wszystko do serca, do tysiąca ludzi i, i dlatego jesteś wielki. Twoja dusza jest naprawdę wielka i przenika w tej chwili prawdopodobnie tysiące, tysiące ludzi. Dlatego dziękujemy ci za to. No, ja słyszę, że Marzena przyszła. Tak. Zobaczę tylko, czy ma sekundę, żeby przywitać się. No właśnie, właśnie. Bardzo mnie poruszyło to, co mówił Artur. Niesamowite. To... Zgadza się. Z drugiej strony taka transformacja, jaka przeszła w jego życiu, no nie byłaby tak widoczna i tak drastyczna, gdyby nie miał tego nie początku. Te wydarzenia. Tak. No, nie te wydarzenia. Także wszystko ma jakiś cel. Wszystko ma jakiś powód. I prawdopodobnie nie byłby taki mocny dzisiaj, gdyby nie te wydarzenia. Gdyby przez no, to wszystko nie przyszedł. Zgadza się, zgadza się. Ale e, dojdziemy dalej, bo wydarzyło się jeszcze o wiele więcej. O, witam, witam. Sześć, cię. Dzień dobry. witam. My witamy, witamy. Miło cię widzieć. Obiecałaś nam, że będziesz z nami co jakiś czas, więc dlatego poprosiliśmy Artura, żeby się z nami połączyła. W ogóle właśnie w tej chwili Artur opowiedział nam historię, część historii waszego życia. No to jest niesamowite. To jest. To wypłynęło, wypłynęło z jego serca. Mówi tak jak jest, i, i to właśnie pokazuje jego wielkość. Mam nadzieję, że tam nie kłamał nam, nie? Ty nie słyszałaś. No tego. Nie, wiem, nie, wiem, nie wiem, tak jak ostatnio powiedziałam, ja się czuję, jak, jakbyśmy mieli 300 lat, także nie wiem, którą część historii teraz opowiedział. <grym> jak walczyłaś o mnie, jak ci plunąłem w twarz i powiedziałeś, że nigdy mi nie dasz rozwodu. No i, i jaki efekt? tak <laughs> <Widzisz>? wytrwała <noise> kobieca siła efekt. Dlaczego, dlatego dla mnie rozwód nie jest rozwiązaniem w żadnym aspekcie życia teraz Kanadyjczycy tutaj chcą dzielić Kanadę, żeby się BC y, Brytyjsz Kolumbia y, oddzieliła, czy, czy Alberta chce być osobnym państwem ja uważam, że dopóki Kanada nie padnie na kolana dopóki nie nie przeprosi Boga za swoje grzechy, to rozwód nie jest rozwiązaniem. Mhm. I, I tak mhm. i tak samo w małżeństwie trzeba, trzeba sobie do końca powiedzieć, czy chce walczyć, bo, bo po zwycięstwie będzie zawsze coś większego, coś głębszego po zwycięstwie, kiedy, kiedy ktoś walczy o swoją żonę, bo to działa wszystko w dwie strony lub męża. To będzie, to będzie takie. To będzie takie stuprocentowe. A jednak, a jednak po rozwodzie, to już, to już do końca życia wiedziałam, że żyłabym z tym, że gdzieś przegrałam. I, i warto, warto było walczyć. Dlatego dlatego ktokolwiek tego słucha, zachęcam o walkę o małżonków. Naprawdę. Wiesz, zastanawiałem się, jak Artur opowiadał o swoich historiach to wiedziałem, miałem przed oczami paru swoich znajomych, którzy skończyli źle. I gdzie jest ten moment, w którym Artur postanowił się zmienić? Czy to był ten moment, kiedy stanęliście naprzeciwko siebie, a on plunął ci w twarz? Nie, to jest, to powiem tak, bez Boga nie byłoby tutaj teraz tej rozmowy. Mm -hmm. Także bez Boga byłaby wielka porażka, i prawdopodobnie obydwoje poszlibyśmy w zupełnie innymi drogami, które nie wiadomo jakby się skończyło. Ale, ale ja pamiętam taki moment, gdzie, gdzie ja się pytałam Boga i powiedziałam: Boże, pozwól mi go zostawić. I, 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 Bóg, i Bóg powiedział mi wtedy, że, że kiedy go zostawię, to on umrze. Wiadomo, że to chodziło o tą duchową śmierć. I że on mi pomoże przejść tą drogę. Ona przez jakiś, jakiś okres mojego życia nie będzie łatwa, ale on mi pomoże to przejść. I żebym ab absolutnie nie patrzyła na lewo czy na prawo, tylko mam patrzeć na niego. Na niego. I to jest i to jest właśnie to, gdzie myślę, że moja duma w takim, w takim Ka każdy człowiek ma jakąś pychę, jakąś dumę, została złamana wtedy. Czasami. Czasami my musimy przejść przez różne sytuacje, przez całe swoje życie, ale ja musiałam być ukrzyżowana wtedy. Wtedy, gdzie no po prostu nie, nie mogłam sobie pozwolić, no jak on mi tutaj tak powiedział, no jak on mi tutaj tak zrobił, ja sobie nie mogłam na to pozwolić. Ja, mu, ja musiałam wiedzieć i patrzeć na Jezusa, ja musiałam wiedzieć, że Bóg ma w tym wszystkim plan i ja to przejdę, ja to przejdę zwycięsko. I i ktokolwiek tego słucha, to zachęcam do tego, żeby walczyć o swoje dzieci, o swoich małżonków, bo jest łatwo powiedzieć, powiedzieć, no co? Odchodzę. Rozchodzimy się. Rozchodzimy się. I byłabym i byłabym z kimkolwiek do końca życia bym nie rozmawiała, to byłabym usprawiedliwiona, tak fajnie by mnie ludzie różni klepali, że dobrze zrobiłam. No taki był zły ten Artur. No tyle. Ale, ale widzisz, widzisz, to co zrobiłaś w tej chwili jest niesamowite, bo po wielu, wielu latach okazało się, że z Artura z, z, z pijaka i takiego człowieka, który nie dbał o nic wyrósł lew, który walczy o wolność nie tylko swoją, swojej rodziny, ale w tej chwili no, ludzi na całym świecie. Także Bo taki był plan. Ty jesteś, ty tak, jesteś ja tą sobie, pod, byłaś tak, tą podstawą, ja sobie, na tak, której to ja wyrosło. Zdawałam sprawę z tego, że y że Bóg nas do czegoś powołał i dlatego jest na, na nas taki atak. Mhm. Właśnie dlatego, że, że gdzieś szatan chciał nas kompletnie rozwalić i mnie i jego, i razem i osobno. I tak samo jest z, z dziećmi. Czasami widzimy chłopaka czy dziewczynę, która jest kompletnie gdzieś pogubiona, ale, ale trzeba się zastanowić, zaraz, 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 jaki jest plan dla tego młodego człowieka w życiu, nie? Ile, mhm. ile mamy teraz dzieciaków, którzy są w kompletnej w kompletnej rebelii, których w zasadzie należałoby przekreślić ale, ale trzeba sobie zastanow się zastanowić powiedzieć, Panie Boże, a może jest powołanie na tym dzieciaku i dlatego jest taki właśnie szarpany mm. I, i zachęcam po prostu do walki, do walki o dzieci, o, 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 do rodziców nasi rodzice nie będziemy teraz o nich rozmawiać ale no, na bakier z Bogiem ale co jest ciekawe przez te całe nasze życie, oni, oni, te ziarna, te ziarna na, na różne tematy, ponieważ kiedy jesteś dzieckiem Bożym, ty masz, ty masz opinie na bardzo różne tematy. Twoje oczy są otworzone, jeżeli chodzi o biologię, historię, chemię, ponieważ to wszystko, tak, i politykę i tak dalej, i tak dalej, ogólnie światopogląd. I teraz, co jest najciekawsze, wypowiadają się, w jaki sposób się wypowiadają na tematy Boże, ale, ale światopogląd mają, mają o, na Bożych podwalinach. I to, jest, I to jest wręcz ciekawe. I to jest wręcz ciekawe, czyli, czyli należy siać, siać, siać i w, w całą rodzinę po prostu należy to robić. No, to obagi, na dzisiaj. Na czacie masz. Muszę mno... leczyć. robić ulicę. Wiem, wiem dobrze, że robisz różne rzeczy. Dziękujemy ci. Dziękujemy. Trzymaj ci. się. No, no, no i, no, i no, tak. Co? Masz, masz wspaniałą ja... żonę. Masz wspaniałą żonę. Ale wiesz, tak, tak próbuję filozoficznie do tego podejść i mówię sobie tak. To, to był plan. To jest plan. To wszystko jest plan. No, łatwo, łatwo nie miała, bo to 7 lat trwało. Ja wielokrotnie ją rzucałem na ścianę z jednego miejsca na drugi. Wojny były, bitwy, i to autentycznie bitwy fizyczne były bardzo często, szczególnie po moich libacjach, chlańsku, jakichś imprezach. A moja żona to jest Lwica i tak. ja ją zawsze mówiłem, że jest remote control killer. Bo zamordowała, zamordowała piloty do telewizora, e, strasznie dużo telefonów. Wielokrotnie jakimś garnkiem dostałem czy patelnią. E, także to były bitwy takie z narzędziami e, bardzo bardzo niebezpiecznymi. E, często, kiedy przegiołem pałę, to nie wiedziałem, co poleci w moim kierunku, a latały różnego rodzaju rzeczy w moim kierunku, rozbijając się na, na ścianach. Także. To, był, to, był, to było piekło. Ja jej zrobiłem przez ładnych parę lat, piekło na ziemi. I tak jak powiedziała, pamiętam, kiedyś, kiedyś wyszła z domu po następnej jakiejś tam awanturze. Ona tak uciekała gdzieś na, na kawę, żeby odpocząć, przemyśleć. I wróciła do domu po takiej ucieczce. Bardzo uśmiechnięta. Zadowolona z siebie. Ja strasznie tego nie lubiłem. Ja chciałem, żeby ona zawsze płakała, i ona przepłakała tyle nocy, że się w głowie nie mieści. I jak ona płakała, ja byłem wtedy szczęśliwy. Um, bo wtedy wiedziałem, że jej dopiekłem tak. Je, bo to jest tak, musimy pamiętać, że człowiek, który jest zły, człowiek, który jest miserable, nie? Jak to jest po polsku miserable? Um, yy, taki no. Um, z. Um, kurczę. No ja też nie wiedział. Też no. Taki taki niezadowolony, niezadowolony cały życia. czas marudzący, marudzący no. no, taki nękany sam w sobie. W swoim życiu. On chce przekazywać to zło innym. On chce, żeby ludzie inni również byli w takiej samej sytuacji. Czyli ja jestem nieszczęśliwy i chcę, żeby wszyscy inni byli również nieszczęśliwi. Ja w swoim duchu, w swojej duszy byłem nieszczęśliwy. I uciekałem w alkohol, uciekałem w imprezy, i chciałem, żeby cały świat również się czuł tak beznadziejnie jak ja, i również był nieszczęśliwy. Pomimo, że miałem fajne rzeczy, że biznes mi fajnie szedł, zarabiałem bardzo duże pieniądze, to chciałem, żeby świat również był nieszczęśliwy, a w szczególności moja żona, żeby była nieszczęśliwa. Więc ona często przepłakała całe noce, ale kiedyś wróciła do domu bardzo uśmiechnięta. I mi to w ogóle nie pasowało, nie odpowiadało mi. I ja mówię, no i z czego się tak cieszysz? Ona mówi, bo Bóg do mnie przemówił. A on mówi, o no znowu, coś nie tak z głową. Ja mówię, no to chyba za mocno dostała ode mnie tam dzień wcześniej, coś się uszkodziło. Ona mówi, ja mówię, no i co ci takiego ciekawego powiedział? A ona do mnie popatrzyła i mówi, powiedział mi, że tak ci zleje tyłek, że nie będziesz mu chodzić. A ja tak na nią popatrzyłem, i wiecie co? Po raz pierwszy się przestraszyłem. Znaczy śmiałem się, nie dałem po sobie poznać, że mnie to dotknęło, ale gdzieś podświadomie zdałem sobie sprawę, że ten jej Bóg, o którym ona tyle mówi, odkąd ją poznałem, i, i któremu służy, i, i czyta tą Biblię, i spotyka się w tych kościołach, ten Bóg y, gdzieś tam się chce zamanifestować, w jej życiu, żeby jej pomóc, i powiedziała mi tak: powiedziałam mu, że nie mam ani ojca, bo moja żona, jak pamiętacie, urodziła się w więzieniu i nigdy swojego ojca nie poznała, dopóki nie była już dorosłą, dorosłą kobietą, i nie miała brata tutaj w Kanadzie, była sama, totalnie sama, i powiedziałam mu tak: Nie mam ani ojca, ani brata, żeby stanął w mojej obronie i zlał Artura. Obronił mnie po prostu zwyczajnie, bo gdyby miała ojca albo brata, byłaby inna rozmowa. Ojciec mhm. z bratem by wparowali, mi, mi by dziób skali i jakoś by się stawili, wstawili za, za nią, nie? Za, za córką, za siostrą. A ona była tutaj totalnie sama jak palec. I ona powiedziała Bogu: Tak, ty bądź moim ojcem i ty bądź moim bratem, i pomóż mi, pomóż mi sobie poradzić z tym człowiekiem, który się znęca nade mną. I on jej powiedział. Że dostanę takie lanie, że się nie pozbieram. I wyobraźcie sobie, że z mojego imperium, w którym zarabiałem już kupę kasy, miałem 40 pracowników na stałe, czasami zatrudniałem około setki, gdzie miałem no, duże błogosławieństwo biznesowe, zarabiałem bardzo dobre pieniądze, w ciągu trzech miesięcy doprowadził do sytuacji, w której straciłem wszystko. Totalnie wszystko. Klienci przestali płacić, na budowach mi okradli materiał, sprzęt. Trzy miesiące i byłem totalnym bankrutem. Bez niczego i groziło mi więzienie za niezapłacenie podatków. To był moment w moim życiu, w którym zacząłem się naprawdę zastanawiać, co jest ważne, no bo kasę straciłem, reputację straciłem i nagle, nagle co mi pozostało byłem oskarżany o różnego rodzaju rzeczy, o kradzieże, że ludziom nie wypłaciłem, bo sobie ukradłem te pieniądze, a moja żona znała prawdę i widziała, że to co się dzieje w moim życiu, to nie ja spowodowałem, tylko że ja zostałem okradziony i rząd federalny pamiętam przyleciało trzech takich gości w czarnych w czarnych gajerkach z takimi laptopami nie zapomnę nigdy tej rozmowy i powiedzieli, że, że idę do więzienia, bo przywłaszczyłem sobie rządowe pieniądze, których które miałem im zapłacić. I uratowało mnie, oczywiście, uratowała mnie prawda, bo prawda była taka, że to mnie okradziono, to mnie oszukano. Skontaktowali się z Biura Federalnego z naszym prawnikiem, który zajmował się wszystkimi naszymi sprawami. On udowodnił, że to inni nie zapłacili i inni okradli nas, a nie ja okradłem i, i w ten sposób uratowałem się od więzienia. W każdym razie musiałem, bez względu na to, że to mnie okradziono i tak musiałem zwrócić te pieniądze wszystkie i dano mi 6 miesięcy. Sześć miesięcy, żebym oddał to i pamiętam pracowałem non stop. Po sześciu miesiącach oddałem wszystko co do centa, i ludziom, i rządowi federalnemu i zostałem z niczym. I to był taki moment w moim życiu, w którym zacząłem zadawać pytanie, co jest tak naprawdę w życiu ważne. Pogodziłem się z żoną, żona zaszła w ciążę, e, e, chodziłem już do kościoła, przeprosiłem Boga za to wszystko, co zrobiłem w swoim życiu i przeprosiłem żonę za to, co jej zrobiłem. I po siedmiu latach walki, jej walki o moje życie, w końcu ugiąłem swoje kolana przed żywym Bogiem. Pamiętajmy, że uginając kolana przed Bogiem, nic nie tracimy, a wszystko zyskujemy. Bo Bóg, kiedy przychodzimy do Ojca, Ojca, który nas kocha, ale Ojca, który jest również królem, on wymaga jakiegoś respektu, on wymaga, ma pozycję, pozycję króla i on chce, żeby jego dzieci do niego przychodziły z szacunkiem. Taki reverence, że, że, że nie tylko jest hej, tata, idziemy tutaj na kawkę, razem sobie pogadamy, ale żebyśmy sobie zdawali sprawę, kim on jest. On jest twórcą nieba i ziemi, on jest tym, który, który jest alfą i omegą, on jest początkiem i on jest końcem. Musimy pamiętać, że Bóg nie jest człowiekiem i nie możemy go traktować jakiegoś zwykłego chłystka, którego sobie możemy posadzić przed nami i mu dyktować warunki. On jest królem, on jest ojcem, ale jest również królem. I ja chyba po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, kim Bóg tak naprawdę jest. Nie tylko nas kocha, ale również domaga się, wymaga, abyśmy byli posłuszni pewnym zasadom, pewnym prawom, które on ustanowił. I jeżeli będziemy posłuszni tym prawom, nasze życie będzie dobre. Kiedy będziemy posłuszni Jego prawom, życie ludzi naokoło nas również będzie dobre, bo kiedy ugiąłem swoje kolana przed Bogiem, przestałem bić swoją żonę, przestałem chlać jak świnia, przestałem robić różnego rodzaju inne rzeczy. Ja pamiętam, ja nigdy nie paliłem w swoim życiu, ale byłem tak głupi i tak skorumpowany, jeżdżąc sportowymi samochodami i furami z wiesz, komórka, mm -hmm. skóry, super ciuchy, armani i tak dalej. I brakowało mi do mojego image cygara. I sobie myślałem, że z cygarem będę wyglądał dużo lepiej. Ale ja nienawidziłem zapachu dymu. Po prostu wszystko we mnie mi przewracało się. No ale brakowało mi tego właśnie, wiesz, super zegarek, złoto i jeszcze te cygaro. Zrobiłeś to? Tak. I kupiłem sobie super, bardzo drogie cygara i nie zapomnę, po co ja to mówię, bo jesteśmy strasznie beznadziejnie głupi tak, jako ludzie tak. i kupiłem te cygara, zapłaciłem kupę kasy za to, nienawidząc smrodu nawet papierosów, cygar i pamiętam jeździłem nowym, nowym samochodem za tam kupę kasy i tam jeździłem na budowę, z budowy na budowę, no bo się zajmowałem tym, tym wszystkim i pamiętam, zapaliłem sobie to cygaro, i po kilku takich sztachach tak mi się wymiotować chciało, że musiałem się zatrzymać na środku drogi, aby zwymiotować, bo nie byłem w stanie wytrzymać własnego smrodu tego, tego, tego dymu. No ale nie przestałem, nie przestałem. Zajrzałem na budowę, zawsze sobie z tym cygarem w pysku, jak, jak Churchill. Mhm. Udając, że jestem jakimś wielkim super Wszystko poszło pod młotek. Alkohol, pamiętam, postawiłem butelkę na środku, wróciłem z pracy, postawiłem butelkę, ostatnią butelkę, którą wypiłem w swoim życiu, postawiłem przed sobą i przez trzy dni na nią patrzyłem. To sobie wyobraźcie, jak ja byłem, jak mhm. ja byłem rozwalony, psychicznie, duchowo i moja żona w pewnym momencie na drugi dzień przyszła do mnie i mówi, słuchaj, czy mam zadzwonić po lekarza, bo to już nie wygląda wesoło, to, to co, że patrzysz na tą butelkę już drugi dzień. I ja mówię do niej tak, wiesz co, powiem ci, powiem ci tak, że ja nie jestem w stanie nawet zrozumieć, nie mogę zrozumieć, że taki facet jak ja, który miał osiągnąć jakieś niesamowite rzeczy w życiu, stał się niewolnikiem butelki, takiej małej butelki. Ja nie mogłem zrozumieć, jak taki facet jak ja, który, który miał przebrnąć przez to życie z jakąś pompą, stał się zwykłym niewolnikiem niewolnikiem alkoholu, który nie mógł przestać. I mówię, I mówię do niej, i, i na tym się zastanawiam, jak to się stało, że straciłem kontrolę nad swoim życiem, że, że jestem zwykłym niewolnikiem, że niby zarabiam kasa, a tak naprawdę jestem, jestem nikim. Na sznurku jestem jak pies, w kagańcu. I pamiętam, wróciłem z pracy na trzeci dzień, postawiłem tą butelkę przed sobą i na nią patrzyłem przez wiele godzin. I w końcu powiedziałem tak: Nigdy więcej już nie otworzę alkoholu w swoim życiu. I to było 22 lata temu. Od tamtej pory przestałem pić, całkowicie pogodziłem się z żoną. W 2000 roku urodził się nasz pierwszy syn. Jest 10.45 mojego czasu, czyli prawie dwie godziny rozmawiamy. Ja nie wiem, czy chcecie, żebym... Wiesz co, Wiesz co? właśnie ja tutaj widzę, obserwuję czat i wszyscy, no... Po prostu są zauroczeni tym, co mówisz, bo to jest, świadectwo. To, jest świadectwo, to jest świadectwo, które no, nie, nie każdy jest w stanie e, przyznać się do tego i podzielić się takim świadectwem swojego życia, ale ja podejrzewam, że wszyscy czekają na ten moment, kiedy powiesz, e, e, co się stało, co tak naprawdę doprowadziło do tego przeobrażenia, że w tej chwili twoje życie się zmieniło, no, w tamtej chwili się twoje życie zmieniło. Kompletnie 180 stopni. No, i, i, a, i powiedzmy, że a, przyjąłeś, przyjąłeś Boga do swojego serca, a, i, i w tym może nam powiesz, właśnie, jak, jak się zmiany zachodzą w życiu człowieka, kiedy przyjmie się Boga do serca a, na własnym przykładzie. Wiecie co? Myślę, że mam taki pomysł, bo nie chciałbym skrócić tej części historii, która chyba jest. Tak samo ważna jak część walki mojej żony o moje życie, e, dlatego, kiedy, że, kiedy mój syn się rodzi, Nataniel, Nataniel po hebrajsku znaczy Dar Boży, um, wydarzyły się pewne rzeczy, które no, nie chciałbym skrócić, tylko chciałbym je opowiedzieć w całości, dlatego, że to, co się stało w szpitalu tutaj w Kalgary z moim synem, z naszą rodziną. Obiło się echem na całym świecie i to nie tylko, nie tylko tutaj, w Kalgary. Myślę, że przełożymy to na następny no, tydzień. Bardzo, no dobrze, dobrze. Tak, to, to trzeba uszanować i zróbmy, zróbmy to tak. Dobrze, Za dobrze, tydzień opowiem całą historię od momentu, kiedy pogodziłem się z żoną i przejdziemy później, jak rozpoczęliśmy kościoły uliczne na świecie, zaczęliśmy zajmować się bezdomnymi. Marszami, Marsze dla Jezusa, festiwale, które tak. organizujemy i, i cała ta walka, ten aktywizm, który w tej chwili jesteśmy, w który jesteśmy zaangażowani, bo Marzena powiedziała bardzo fajne zdanie dzisiaj, nawet teraz, żeby walczyć o wolność. Mhm. Bo wolność jest nie tylko, walka nie, nie jest tylko o wolność indywidualnych osób. Ale walka toczy się też o wolność całych społeczeństw. I Bóg, Bóg tak jak ze mną i jak z nią, on walczył o to, żeby moja żona była wolna od tyranii swojego męża. Ale również walczył razem z nią o to, abym ja był wolny od grzechu, który, który robiłem i zło, które czyniłem i sobie i innym. Walka toczy się cały czas o. O, o prawdę i o wolność. I jest takie fajne słowo, w słowie Bożym, które mówi, że kiedy przyjmiesz Jezusa Chrystusa, kiedy przyjmiesz go do swojego życia, stajesz się wolnym prawdziwie. Bo my czasami myślimy, że jesteśmy wolni. Czasami, bo mamy wystarczającą ilość pieniędzy. Bo mamy jakąś pozycję w społeczeństwie, jakieś tytuły, i my myślimy, że jesteśmy naprawdę wolni. Ale prawdziwa wolność przychodzi tylko wtedy, kiedy jesteśmy wolni w Chrystusie, kiedy mamy pokój w swoim sercu, w swojej duszy, kiedy możemy spać spokojnie, kiedy, kiedy jesteśmy szczęśliwi wewnętrznie, no bo można mieć wszystkie pieniądze świata, można mieć największe tytuły, jakie są na, na, na Ziemi, ale można być zwykłym niewolnikiem który goni za wiatrem. Salomon fajnie to mówi, że te wszystkie rzeczy to jest gonitwa za wiatrem. To znaczy, innymi słowy, nie da się dogonić rzeczy materialnych. Bo jeżeli masz milion, a ja miałem, to chcesz mieć następny. Później chcesz mieć jeszcze więcej. Chcesz, masz, kupisz pierwszy dom, chcesz mieć drugi i trzeci, czwarty. Miałem siedem w tamtym okresie. Kiedy masz samochód fajny, to przez kilka tygodni masz super fan. Naprawdę cieszysz się jak nową zabawką, ale wiemy, co się z zabawkami dzieje. Zabawki się nudzą. I pamiętam, miałem fajne samochody i, i nowiutkie, i wypolerowane, i skórka, i to, i tamto, wszystko co chciałem. I światełka, które się otwierały w taki sposób. No, no, Bayer. Ale to trwało miesiąc, dwa, a później patrzyłem na już następny. O, ty, może ten bym sobie kupił teraz, jakiś fajniejszy, może. Człowiek nigdy nie jest usatysfakcjonowany rzeczami materialnymi. Tak. Dlatego człowiek ciągle musi pić. Dlatego człowiek w świecie ciągle szuka seksu, następnej dziewczyny, następnego chłopaka, następnej, no niby masz dużo, a później chcesz jeszcze więcej. Dlatego narkotyki nigdy nie usatysfakcjonowały człowieka, ciągle chce się mieć następny szczał. Bez względu na to ile masz pieniędzy ciągle gonisz za następną, a tak jak Salomon powiedział, gonitwa za wiatrem, wiatru nie da się dogonić, on te, przez te palce, ten wiatr, on, on ciągle gdzieś przechodzi, człowiek chce go złapać, ale nie jest w stanie i, i oto toczy się moim zdaniem, oto toczy się wojna, o prawdę o co jest tak naprawdę w życiu ważne, Właśnie. a co w ogóle nie jest ważne, co w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Miłość, e, nadzieja, pokój, prawdziwe szczęście, tych rzeczy nie da się kupić. Właśnie. Tego nie kupisz. Ty, tych e, małżeństwa nie kupisz tego. Prawdy nie kupisz. To są rzeczy, które musisz otrzymać jako dar, a Możesz to otrzymać tylko i wyłącznie od Boga. Ja patrzę na niektórych ludzi i jest mi ich autentycznie żal. Nie mają pokoju w swoim sercu. Są ciągle gonią za czymś cały czas i tego czegoś nie mogą złamać, złapać. Ciągle gdzieś się borykają z tą codziennością. Są nieszczęśliwi, bo prawdziwe szczęście tylko i wyłącznie przychodzi, przychodzi od, od, od Boga. Więc. Może y, są ludzie na czacie, którzy chcieliby zadać jakieś pytanie do tego momentu, a za tydzień opowiem, co się wydarzyło w 2000 roku, co totalnie diametralnie ja? zmieniło moje życie o 180 stopni. Ja bardzo bym takie trzy pytania, jeśli pozwolicie. Tak, tak. Y Widzicie co? Ja tak się zasłuchałem. No to, to było por. Naprawdę bardzo poruszające, co, co powiedziałeś. Ja zapomniałem powiedzieć ludziom, że mogą się z nami połączyć i na żywo porozmawiać, ale teraz już jest za późno. Następnym, tak, tak. następnym razem może. Ale to... mamy pytania przynajmniej. Dobrze, dobrze, to Zygi, przeczytaj. Zacznę od końca. Biblia mówi, że nastanie wielki ucisk, że to wszystko musi się stać wojny, nieprawość. Jak w świetle Biblii wygląda walka pastora z systemem? Czy mamy walczyć, sobie, wywalczyć sobie wolność, czy może Bóg nas obroni? No to jest bardzo prosta, prosta odpowiedź. Ja często, często, kiedy ludzie zadają mi takie pytania, ja im odpowiadam w ten sam sposób. Czy w czasach średniowiecza, kiedy palono chrześcijan na stosach, mordowano, piłowano, wrzucano do więzień, czy ci ludzie mieli walczyć z systemem, stać przeciwko złu? Czy raczej powinni podejść do tego, no w Biblii jest napisane, że będzie ucisk, że będzie źle? Czy raczej każda generacja, czy ka każde społeczeństwo, każdy okres, który jest nam dany, ludzie powinni walczyć ze złem na dzień dzisiejszy? Dlatego, że nie wiemy tak naprawdę, kiedy to wszystko się wypełni. Może się wypełnić za rok, za pięć, za dziesięć, może za sto, może za tysiąc. My, jako dzieci Boga Żywego, musimy. Stać w prawdzie, walczyć o prawdę i przynosić światło dzisiaj, bez względu na to, co się dzieje naokoło nas. Innymi słowy, kto powiedział, że Jezus przyjdzie jutro? Nie wiadomo, nikt nie zna ani dnia, ani godziny, jest napisane w Słowie Bożym. Więc dzisiaj musisz powstać i dzisiaj musisz robić, czynić dobro. Dlatego, że za to będzie Bóg nas osądzał. Co zrobiliśmy dzisiaj? Każda generacja musi wykonać swoje zadanie. Dzisiaj Bóg nam postawił takie zadanie, abyśmy świecili w tych trudnych czasach, które widzimy dzisiaj. Jeżeli nie będziesz świecił, jeżeli nie będziesz robił, czynił dobra, w Biblii jest napisane, że ten, który wie, jak czynić dobro, a nie czyni tego, jest to grzechem. Dla Niego. To jest Słowo Boże. Więc każdy z nas dzisiaj musi czynić dobro, musi walczyć o sprawiedliwość, musi walczyć o prawdę, musi przyprowadzać światło w tej wielkiej ciemności. Bo jeżeli nie będziesz tego robił dzisiaj, tak jak to robiły, tak jak to robili ludzie przed nami, Bóg znajdzie Ciebie winnym o to, że miałeś okazję, aby sprzeciwić się, sprzeciwić się złu, a tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś będziesz winny. Każdy okres wymaga, aby ludzie dobrze powstali i zaczęli świecić, bo wiemy, wiemy, że światło, kiedy światło przychodzi, kiedy dobro przychodzi, to ciemność nie ma wyboru. Musi ugiąć kolana. Musi. Po nie, ma nie ma ciemności. Wychodzi. Dokładnie, tak? kiedy światło przychodzi i świeci, ciemność musi się usunąć. I zachęcam każdego z was tak. Jest napisane, że będą ciężkie czasy, ale to nie znaczy, że dobrzy ludzie mają się ukryć, schować poddać. do poddać i powiedzieć: no trudno. wiesz że dobrze. mamy chyba też tego typu problem w dużo w wielu naszych kościołach obecnie. Kościoły identyfikują to jako poddanie się temu, co jest, bo to jest dla dobra naszej duszy, co jest moim zdaniem, zaprzeczeniem tego, o co walczymy. No oczywiście, no zawsze Jezus walczył o prawdę. Mamy całą plejadę niesamowitych niewiast i mężów bożych, którzy byli mordowani za tą prawdę. I każda generacja będzie musiała się zmierzyć z tym. Nasi ojcowie, dziadkowie zmierzali się z faszyzmem. tak? Gdyby oni się poddali, Gdyby nasi dziadkowie poddali się wtedy, to może nas by dzisiaj nie było, zgadza się? Zgadza się, gdyby, tak, tak? Gdyby Solidarność nie walczyła, gdyby nasi ojcowie nie powstali w czasach 70., 60., 70., 80., to Polska nie byłaby wolna, może byśmy nie żyli, nie wiadomo, ale oni zrobili swoje i dzisiaj stajemy przed tym samym wyborem. Albo możemy się poddać i powiedzieć: no, sorry, nic nie mogę zrobić, bo Jezus przychodzi jutro więc niech cały świat spłonie, mm -hmm. albo możemy zrobić, co możemy zrobić dzisiaj. A co możemy zrobić dzisiaj? Możemy głosić prawdę, możemy głosić Ewangelię, mm. możemy świecić, możemy być solą. Podtrzymywać te... na duchu innych. Dokładnie. dokładnie. Zło, zło dobrem zwyciężać. Dokładnie. Mam też pytanie z czatu takie bardziej przyziemne. Katarzynka pyta. Mam pytanie: Czy jest jakaś zbiórka pieniężna dla pastora? Jeśli tak, to proszę o link. Tak, dziękuję bardzo, no bo to jest taki temat zawsze, zawsze drażliwy. Ja, tak. ja mam poważny kłopot z proszeniem o finanse. I to nie chodzi o pychę i dumę, tylko pracuję zawsze z ludźmi bardzo biednymi. Przez wiele, wiele lat prowadzę kościół ludzi najbiedniejszych. To są ludzie, których, których po prostu nie miałbym nigdy z serca nawet poprosić o centa więc czasami jest mi ciężko, czasami finansowo jest bardzo źle, dlatego musiałem zostawić swój dom wielokrotnie, bo nie, nie, nie byłem w stanie zawsze przełknąć tego, że, że potrzebuję jakiś nacisk na, wywierać na, na ludzi, których znam i wiem, że sami się borykają, więc jeżeli możecie no to pewnie super, jest Prosto, możecie wejść na naszą stronę internetową: www.streetchurch.ca, czyli Kościół uliczny po angielsku, streetchurch.ca, albo przez e-transfer elektronicznie, przez um, e-mail, to jest ART, Streetchurch.ca, www.streetchurch.ca, albo wyślijcie mi maila i, i prześlę wam te linki. W okay. tej chwili. W tej chwili zbieramy pieniądze na oczywiście, karmimy bezdomnych, no to jest, to jest automatycznie, cały czas jest to, um, ca cały czas ta machina idzie. Um, no to jedno, a dwa, że mamy trzech prawników, którzy nas bronią, to jest jedna część. Tą częścią zajął się właśnie Rebel. Rebel News to jest organizacja taka medialna tutaj. Która przejęła tą zbiórkę naprawników, którzy nas bronią, ale w tym momencie zbieramy fundusze naprawników, których my zatrudniamy, w tej chwili, żeby sądzić polityków, media skorumpowane i sanepit. I w bardzo krótkim czasie wytoczymy sprawy sądowe. O zniesławienie, nielegalne aresztowanie, nielegalne restrykcje, i tak dalej, i tak dalej. Więc jesteśmy w procesie już, e, w procesie prawnym, żeby to wszystko, mm -hmm. cała ta machina ruszyła. Musimy zdać sobie sprawę, że ci, ci ludzie, z którymi walczymy, to są bardzo potężni ludzie, to są bardzo źli ludzie, mają, nie mają limitu finansowego, bo oni używają pieniędzy naszych. Więc mają prawników, mają oskarżycieli, mają pomoc i ich to nie kosztuje nic, bo biorą z funduszy podatników. Społecznie. Z drugiej strony, my musimy sami zatrudnić prawników za własne pieniądze. Dlatego ta walka nie jest fair. Mhm. Oni mają co chcą, my się borykamy z jakimiś tam kłopotami finansowymi. Ale chcę Wam powiedzieć, że za nimi stoi diabeł. A diabeł jest bardzo limitowany, a za nami stoi Bóg, który jest bez limitów. Jeżeli Bóg będzie chciał nam dać finanse czy najlepszych prawników na świecie, to on to zorganizuje, dlatego że ten, który walczy z Bogiem, już jest na, na przegranej pozycji. Ja walczyłem z Bogiem przez lata, aż w końcu ugiąłem swoje kolana przed potężnym królem królów i panem panów, i nie żałuję tego. Poznałem, poznałem Boga, kim On naprawdę jest, jaki jest i z tym Bogiem nie ma żartów. Kto walczy z Bogiem, zginie. Zginie, jest tylko kwestia kiedy. Każdy, który podnosi swoją pięść przeciwko Bogu Żywemu i Jego ludziom, dostanie ksańca. Jest mi tych ludzi żal, ale z drugiej strony musimy walczyć, musimy stawać, musimy pchać, bo jeżeli nie postawimy się, jeżeli nie będziemy świecić nawet w tej kwestii prawnej, to nas pozamiatają, zniszczą nas, zjedzą w butach. Więc możecie się do tego dołączyć, jeżeli macie taką ochotę, super. Artur, ja dostałem wiele e-maili od ludzi w ciągu tego tygodnia, i no, oni tam obawiali się, że wszystkie donacje, które, które przeszły przez Rebel News, nie trafiły do ciebie. Ale ty właściwie wyjaśniłeś tą sytuację, bo te donacje przez Rebel News poszły na, na fundusz o, o, dla prawników. Tak, Także... nie, tylko, nie tylko moich. Ja nie dostaję, i to jest prawda, ja nie dostaję ani centa z tego. Jeżeli ludzie dają na stronę Rebel. Do mnie nie przychodzi nic. Te wszystkie pieniądze idą na prawników nie tylko dla mnie, ale rebel też walczy o prawa kanadyjskie. Mają 1200 osób, o które walczą, osób, które były zaatakowane przez, przez rząd w takiej formie czy w innej, więc oni płacą za naszą obronę. Fundusze, które przychodzą do nas bezpośrednio, to są fundusze, które idą na Kościół, na karmienie bezdomnych. Więc, jeżeli chcecie wesprzeć mnie i, i służbę, którą robimy, no to musicie e, składać donacje bezpośrednio do nas. Mhm. I jeżeli chcecie pomóc nam w zatrudnieniu prawników, którzy wytoczą sprawę e, rządowi i, i mediom i sanepinowi, to te pieniądze muszą przejść przez e, Kościół, przez naszą stronę, bo to my będziemy płacić za. Za, za tych prawników. Mam nadzieję, że to wyjaśniło całą sytuację. Ja jestem wdzięczny za każdą donację, czy ta donacja idzie do nas, czy do rebel przez jakakolwiek pomoc. To jest pomoc. No dobrze, dobrze, to na dzisiaj chyba już kończymy, bo ty będziesz musiał uciekać na ulicę, ale dostałem dzisiaj e-mail w czasie naszego, przed naszym właściwie live'em od Bożeny, która mieszka w województwie podlaskim koło Siemiaty, czyli ona. Prosiła bardzo, żeby przekazać ci, odczytać jej list. Odczytli, proszę odczytaj list pastorowi Artu, Arturowi. E, więc może na końcu, na koniec odczytam ten list, bo jest, no jest przepiękny. Super. E, nazywa się Orędzie Serca. We śnie szedłem brzegiem morza z panem, oglądając na ekranie nieba całą przeszłość mojego życia. Po każdym z minionych dni zostawiały na, zostawa, zostaw, zostawały na piasku dwa ślady, mój i pana. Czasem jednak widziałem tylko jeden ślad, odciśnięty w najcięższych dniach mojego życia i rzekłem, Panie, postanowiłeś iść zawsze, postanowiłem iść zawsze z Tobą, przyrzekałeś być zawsze ze mną, czemu zatem zostawiłeś mnie tego samego dnia, gdy mi było tak ciężko? Pan odrzekł: Wiesz, synu, że cię kocham, i nigdy cię nie opuściłem. Wtedy nigdy widziałeś jeden ślad, ja niosłem ciebie na swoich ramionach. Więc e, to piękny, był piękny, piękny przekaz. Przesłanie. I dziękujemy ci, Artur. No, dziękujemy Ci za, za świadectwo Twojego życia. Na pewno wiele ludzi no, jest wzruszonych e, i, i będzie czekało na drugą część. Ja... Ja myślę, że chcemy usłyszeć da y dalszą część Twojej historii, Arturze. A, tak, ale mam jedno, pewne obawy, no bo w środę masz ten sąd. Czy jest możliwość, że oni Cię po prostu wsadzą do więzienia po tym sądzie? Nie, nie, nie sądzę, no. dlatego że y jeżeli chodzi o prawną analizę tego, co się wydarzyło, Nasz prawnik wysłał już list drugiej stronie, domagając się, aby wszystkie oskarżenia przeciwko nam były wycofane. Jeżeli nie, to będziemy domagać się odszkodowania. Także myślę, myślę że prawnik przeanalizowała to wszystko wzdłuż i wszerz i doszła do tego samego wniosku, do którego ja doszedłem już na samym początku, no bo to nie było moje pierwsze aresztowanie: że wszystko, co władza zrobiła, policja, antyterroryści, było wbrew prawu, Niezgodne. nielegalne. Także myślę, że Bóg nie po to nas wyciągnął z takich terapatów przez tyle lat. Nie po to zbawił i zmienił mnie, abym gdzieś tam gnił w więzieniu. Ja myślę, że Bóg dopuszcza do pewnych momentów, dopuszcza do pewnych momentów, aby obudzić innych i myślę, że wielu zostało obudzonych przez to, co nam się wydarzyło. Tak. My nie zostaliśmy złamani, absolutnie. Musimy. Musimy grać strategicznie, musimy mądrze rozgrywać tą, tą rzecz. Nie możemy być aroganccy i butni, i o, a ja zrobię co mi się podoba. Nie, musimy rozgrywać to strategicznie, mądrze, ale nie złamali ani mnie, ani brata, ani kościół. Kościół dalej kontynuuje, dalej są spotkania, dalej karmimy bezdomnych, dalej walczymy, dalej to wszystko rozgłaśniamy. Co się dzieje i dzięki temu, że jest to rozgłaśniane na lewo, na prawo, coraz więcej ludzi dołącza do tej, do tej wojny, łącznie z politykami kanadyjskimi, bo mam teraz e, grupę kanadyjskich polityków, którzy prosili mnie, abym startował w najbliższych wyborach i chcieliby e, widzieć mnie gdzieś w polityce, abym kontynuował tą, heh, tą drogę oczyszczania tego całego szamba skorumpowanego. Jeszcze nie zdecydowałem, nie wiem czy Bóg pozwoli mi, żebym startował, czy nie. W każdym razie na, na dzień dzisiejszy widzę więcej osób, które się podnosi, widzę lwy, które zaczynają się zbierać razem i jest nas coraz więcej. Perfect, perfect. Dziękujemy Ci za to, za to co robisz. No ja jestem bardzo uh, zafascynowany tą historią o Stanach Zjednoczonych, także um, zaraz cię wypytam więcej, jak <laughs> nie rozłączę się, o, o, ale może będziemy mieli okazję kiedyś o tym e, bardziej porozmawiać. No to na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy. Dziękujemy ci serdecznie. No i za Tak, o właśnie, właśnie. Um, Prosimy wszystkich o to, żebyście wspomagali pastora Artura w każdej formie, fizycznej, psychicznej, w a modlitwie. A szczególnie w środę? W modlitwie, właśnie, a szczególnie w środę, no nie, nie, za cały czas, cały czas, aż prosimy o modlitwę w środę, żeby to wszystko zniknęło, zniknęło z pastora życia i żeby mógł funkcjonować i działać tak, jak do tej pory działał. Amen. Żegnamy, Amen. żegnamy wszystkich. Cześć. Thank you